O, cześć, witajcie. Zosiu, może trochę do mnie się, albo... Jak tam? O, tak. Dobra. Cześć, ja jestem Patryk, korepetytor, a to jest Zosia, nauczycielka matematyki. Więc witamy was ponownie po krótkiej przerwie. Jak tam dzisiejsze egzaminy? Jak wam poszło? Dzisiaj będziemy omawiali te zadania, które rozwiązywaliście na egzaminie gimnazjalnym. Tak, no... Po pierwsze, witamy was w imieniu również całego zespołu Fundacji Pistacja, projektu Pistacja Matematyka, bo nie przedstawiliśmy się tak należycie, jak powinniśmy. I zapraszamy was do rozwiązywania zadań z egzaminu gimnazjalnego. I cóż, przede wszystkim chcemy was zachęcić do subskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz do obejrzenia naszego pierwszego streamu, jeśli jeszcze go nie oglądaliście. Zwłaszcza ósmoklasistów, bo jeżeli ktoś z was jeszcze nie zdawał egzaminu, tylko będzie go zdawał dopiero we wtorek, to warto zapoznać się z tym zadaniem, które wtedy przerabialiśmy. Dokładnie, zgadza się. Więc cóż, wydaje mi się, że moglibyśmy już zacząć, prawda? To chyba pierwsze zadanie należy do ciebie, Patryku? Tak, dobrze. No to, żeby nie przedłużać, oczywiście zaczniemy od pierwszego zadania. Na pewno je poznajecie. Mam nadzieję, że z nami też również dużo ósmoklasistów, ponieważ tutaj pojawiają się takie zadania, które mogą pojawić się również na egzaminie ósmoklasisty. No nie identyczne, ale na pewno będą pouczające. Na pewno nie identyczne. Zdawali egzamin we wtorek. Dobrze. Pierwsze zadanie. W dwóch litrowych butelkach była woda. Na wykresie przedstawiono, jak zmieniała się objętość wody w pierwszej butelce w trakcie przelewania do niej całej, może to podkreślę, całej zawartości drugiej butelki. To tak, na początku w pierwszej butelce było 200 ml wody, a w drugiej butelce było 800 ml wody. To jak to policzyć? Zobaczcie, na początek w butelce numer 1 było 200 ml wody. Tutaj mamy czas na tej osi. No i to się zgadza. Więc pierwszą część możemy uznać za prawdę. Natomiast z tą drugą częścią, że w drugiej butelce było 800 ml wody. Do tej pierwszej butelki wlaliśmy całą zawartość drugiej butelki. A skoro pod koniec, na samym końcu było 800 ml w pierwszej butelce, to oznacza, że w drugiej butelce musiało być 600 ml. Na samym początku, tak? Przelaliśmy całą zawartość. Czyli na samym początku w pierwszej jest 200, a w drugiej 600, a na końcu w pierwszej jest 800, a w drugiej 0. Tak, zgadza się, dokładnie. Czyli ta druga część nie jest prawdziwa, a więc całe zdanie jest fałszywe. Co z drugim pytaniem? W czasie ostatnich 3 sekund przelano 200 ml wody. No to zobaczmy, gdzie są te ostatnie 3 sekundy. Od 9 do 12 sekundy. Czyli dokładnie tutaj. Narysujemy. Tu są 3 sekundy. No i musimy sprawdzić, ile wody zostało wtedy przelane. No tak, przedłużymy sobie tutaj te linie zgodnie z wykresem. No to tutaj możecie zauważyć, że jest to 800 odjęć 600, czyli 200 ml wody. Czyli w ciągu ostatnich 3 sekund przelano dokładnie 200 ml wody z butelki drugiej do pierwszej. Czyli to zdanie jest prawdziwe. Mam nadzieję, że tak samo rozwiązaliście to zadanie. Tak, tak. Trzymamy mocno kciuki, że tak właśnie było. Trzymaliśmy kciuki. Teraz to już trochę za późno, nie? Dobrze. To była rozgrzewka. Co z kolejnym zadaniem? Drugie. Zosia zebrała 2 kg malin, ale ich nie przyniosła niestety do biura, więc i wsypała je do 3 takich samych pojemników. Masa pustego pojemnika była równa 0,05 kg. Pierwszy pojemnik z malinami miał masę 3/4 kg, a masa drugiego pojemnika z malinami była równa 0,7 kg. Może narysujmy te 3. No to w sumie, skoro tak. Tak, narysujmy te 3 pojemniki. Ile malin wsypała Zosia do trzeciego pojemnika? Bo tak naprawdę o to nas pytają w tym zadaniu. Trzeba wybrać prawdziwą odpowiedź. Zatem tak, pierwszy pojemnik miał masę 3/4 kg i ja bym to zamienił już na ułamek dziesiętny. To jest 0,75 kg. Jednostki mam wszędzie takie same właściwie. Tak, jednostki można pomijać, jednak ja lubię pisać z jednostkami. No
bo Patryk jest fizykiem. Tak, więc tutaj fizyka. Ma do jednostek sentyment. Drugi pojemnik z malinami waży 0,7 kg. Jak to wynika z treści zadania? No i każdy pojemnik waży 0,05 kg. Więc aby obliczyć, ile malin Zosia wrzuciła do dwóch pierwszych pojemników, to musimy te dwie wartości dodać, a potem odjąć masę tych dwóch pojemników. Zatem będzie to 0,75 kg. Odjąć 0,70 kg. Dodajemy dwie pierwsze masy, tak? Tak, dodać. I do tego odejmujemy dwa razy. Zgadza się, tak. Pamiętajcie, dwa razy, ponieważ mamy dwa pojemniki, tak? Mhm. Równie dobrze mogliście odjąć masę pojemnika od każdej masy i dopiero potem dodać wyniki, tak? Wyszło na to samo. Oczywiście. Ja po prostu uznałem, że są dwa pojemniki, więc po prostu odejmuję dwukrotność tego. To tak, tutaj po lewej mamy 1,45 kg. No, widać, że tutaj te jednostki, pisanie tych jednostek jest nużące, szczególnie, że jest to zadanie zamknięte, więc odradzam wam to robić. No ale ja dobre zwyczaje Patryka. Tak. Są trudne do wyplenienia. Dokładnie. Natomiast tutaj, o, widzę, że już trochę mi miejsca zabrakło. Ale to jednostka, tylko spokojnie. Tak, więc mamy 1,45 kg, odjąć 0,1 kg, bo 2 razy 0,05 to 0,1. No i w związku z tym, jak to policzymy, otrzymujemy 1,35 kg. Czy to jest nasza odpowiedź? No nie, nie. No, szczerze, takiej nie ma nawet. Tak, właśnie, więc nawet jak wam coś takiego wyjdzie i sprawdzicie, to nie ma takiej odpowiedzi. Więc teraz musimy od tych 2 kg, które zebrała, odjąć tą wartość, którą już wsypała do tych dwóch pojemników. A zatem musimy od 2 kg odjąć to, co obliczyliśmy, czyli 1,35 kg. A po policzeniu będzie to 0,65 kg. I która to jest odpowiedź? Tak, zwróćcie uwagę, że to jest pytanie o ilość malin, a nie wagę pojemnika razem z malinami, tak? A, dokładnie. Bo jest tutaj taka odpowiedź, odpowiedź C? Nie, nie ma takiej odpowiedzi. To byli bardzo łagodni. Tak. Nie dali takiej w tym odpowiedzi. Roku bardzo. No dobrze, no to drugie zadanie również mamy za sobą, więc przejdźmy do kolejnego, trzeciego. Na osi liczbowej zaznaczono dwa punkty S i T. Odcinek ST podzielono na 12 równych części. I długość odcinka ST jest równa. No musimy obliczyć, ile ten odcinek, jaką ma długość. Znowu byli bardzo dobry, żeby powiedzieli z tych odcinków, nie kazali nam tego liczyć. Aha, no właśnie, bo to jest kolejny problem. Można się pomylić przy liczeniu, no ale coś tam policzyć będziemy musieli. Więc zobaczcie, mamy tutaj dwie wartości. I policzmy sobie, ile takich odcinków, tych małych odcineczków, zmieści się pomiędzy tymi dwoma liczbami. To jest 1, może będę rysował 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli mamy 6 malutkich odcineczków. A ile wynosi długość tego odcinka? No musimy sobie 1000, wykonać działanie 1000, odjąć 250. A, dobrze, od razu wyjdę. 750. Tak, tak, raczej na pewno. Więc zauważcie, skoro tutaj mamy 6, a całość składa się z 12 takich małych segmentów, no to ten odcinek jest dwa razy dłuższy od tego. 750 razy 2 to jest 1500. Oczywiście, jeżeli policzyliście długość jednego małego odcinka, to jest 125, też byłoby dobrze, ale wtedy trzeba by wykonać mnożenie 12 razy 125. Dokładnie. Nie wiem, czy chciałabym to robić. No tak. Więc to zadanie też bardzo szybko nam poszło i bardzo sprawnie, więc możemy przejść do kolejnego. Dane są liczby. No i mamy dane, trzy liczby, których nie będę czytał już na głos, bo każdy widzi, jak wygląda. Dla których liczb zaokrąglenie do części setnych jest równe 15 setnych? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. To najlepiej sobie te liczby napisać i sprawdzić, ile... Jakie są ich zaokrąglenia? Tak. Jakie będą miały przybliżenie. Więc jak macie taką liczbę, to warto sobie wypisać kilka pierwszych cyfr w przecinku. Dokładnie. Tak, tyle, ile nas interesuje. Czyli jak mamy 4,7 w nawiasie, to po prostu to się powtarza w nieskończoność. Tu trzy kropeczki. I spróbujmy sobie teraz przybliżyć tą wartość. A więc przybliżamy ją do części setnych, czyli do drugiego miejsca po przecinku. Zobaczcie, co stoi dalej. Stoi 7. A zatem tą liczbę, tą cyfrę musimy podnieść o 1 w górę.
więc w przybliżeniu będzie to 0,15. Czyli pierwsza ma do poprawy. Tak. Teraz zobaczmy, co z drugą. Czyli 0,1, 5, 5 i 2. No to tutaj nie musimy już nic sobie przedłużać, bo to jest zwykły ułamek dziesiętny, nieokresowy. Dlatego zobaczmy, jak wygląda tutaj trzecia cyfra po przecinku, czyli piątka. Jest piątka, a więc jeśli przybliżamy ją do części setnych, no to musimy podnieść tą liczbę, tą cyfrę o jeden w górę. Więc w przybliżeniu będzie to 16 setnych. Ok, czyli ta liczba nam wypada, ponieważ przybliżenie nie będzie równe 15 setnych, tylko 16 setnych. No to zaznaczam tylko jedno sprawdzenie. Tak, to sprawdźmy jeszcze tą jedną. Tak samo jak poprzednio, piątka jest w okresie, a zatem mamy 0,155, no i tak dalej będzie. Może są tylko trzy pierwsze cyfry. Dokładnie, tak. No i podobnie jak w poprzednim przykładzie, zobaczcie, tutaj była piątka, tak samo tutaj też jest piątka. Dalej nas nie interesuje, co jest. Więc to też będzie 0,16. Ok, zatem tylko jedna liczba w przybliżeniu do części setnych będzie wynosiła 15 setnych. Tylko pierwsza, więc mamy... Jest taka odpowiedź. Odpowiedź D. Ok, więc... Kolejne zadanie. Bardzo szybko nam i bardzo sprawnie nam to idzie. Napiszcie proszę w ankiecie albo w komentarzu, jeśli będziecie chcieli przerwę, w trakcie, bo możemy po prostu pojechać z tymi zadaniami bez przerwy. Dobra, to kolejne. Kacper zabrał na wycieczkę dwa razy mniej pieniędzy niż Wojtek. Kacper wydał połowę swoich pieniędzy, a Wojtek wydał 1/4 swoich. Kacper wydał tyle samo pieniędzy, ile wydał Wojtek. Okej, okay, ja bym to rozpisał. Ważne sobie rozpisać graficznie jakieś tam, żeby było widać. Tak, więc... Jest Kacper, gdzie Wojtek. Więc tutaj niech będzie Kacper. Kacper zabrał dwa razy mniej pieniędzy niż Wojtek, czyli jeśli Kacper zabrał x pieniędzy, no to Wojtek zabrał 2x. Można oczywiście napisać jedna, druga x i x, ale jak możemy, unikamy ułamków, tak, one nam czasami przeszkadzają. Ja nie przepadam, więc dokładnie. Unikam. Lepiej w tą stronę. Kacper wydał połowę swoich pieniędzy, więc możemy zrobić taką prowizoryczną tabelkę. Kacper wydał połowę, czyli wydał 1/2 x. Bo to jest połowa pieniędzy, które miał, wydał. A Wojtek wydał 1/4 swoich, czyli to jest 1/4 razy 2x, bo tyle pieniędzy miał Wojtek. Po obliczeniu otrzymujemy, że jest to 1/2 x. Tyle wydał Wojtek, a tyle wydał Kacper. Kacper wydał tyle samo pieniędzy, ile wydał Wojtek. No to jest oczywiście prawda, bo 1/2 x równa się 1/2 x. Bezsprzecznie. Po wycieczce Kacprowi zostało 3 razy mniej pieniędzy niż Wojtkowi. Kacprowi zostało 3 razy mniej pieniędzy niż Wojtkowi, więc musimy policzyć, ile pieniędzy zostało tym dwóm chłopcom. Zatem tak, od kwoty, którą przywieźli, którą mieli, odejmujemy tyle, ile wydali, czyli x odjąć 1/2 x. A zatem to jest 1/2 x. Przedłużamy sobie tabelkę. No to ile wydał Wojtek? No analogicznie. Od całej kwoty musimy odjąć tyle, ile wydał, czyli 2x odjąć 1/2 x, co nam daje 3/2 x. Jeśli sobie ten ułamek rozszerzymy, to jest 4/2. 4 odjąć 1 to jest 3, a mianownik zostaje bez zmian, czyli 2. Po wycieczce Kacprowi zostało 3 razy mniej pieniędzy. Kacprowi 3 razy mniej. No Wojtek tutaj ewidentnie ma 3 razy więcej. Tutaj mamy trójkę, tu jedynkę, a reszta jest taka sama. Więc odpowiedź na to pytanie jest prawdziwa. Dobrze, no to nie ma co... Idziemy dalej, prawda? Zadanie. Może czegoś nie rozumiecie, to napiszcie w komentarzu, to wtedy powtórzę. Dokładnie, my tutaj rozwiązujemy szybciutko, to jest szybki przegląd tych zadań. Oczywiście możemy do nich wrócić też później, jeśli wyrazicie taką zgodę i chęci. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Para liczb 3 minus 2 spełnia układ równań. No dobrze, to jak się za to zabrać? Otóż musimy sprawdzić, czy ten punkt podstawiony, ten x i ten y podstawiony w poszczególne tutaj wartości, da nam równości prawdziwe. Ale co możemy zauważyć, żeby sobie jakoś to uprościć?
Otóż zobaczcie, tutaj jest 2x, dodać y równa się 4. Może troszeczkę to zamazałem, więc jeszcze raz. I tutaj jest 2x, dodać y równa się minus 1. To jest też to samo. Podobne wyrażenie. Podobne, po prostu różnią się wynikiem. Mamy też 2x odjąć y i 2x odjąć y. Więc żeby sobie wyeliminować jakieś rozwiązania, no to musimy policzyć najpierw 2x odjąć y. Ile to będzie? Jeśli podstawimy sobie ten punkt, to będzie 2 razy 3 odjąć minus 2. Czyli najpierw wykonujemy mnożenie, to jest 6. Potem jest minus, potem jest odjąć minus 2, czyli dodać 2, co nam daje 8. Czyli pierwsze równanie ma nam dać wynik 8. I to jest prawdziwe w podpunkcie A, ale jest nieprawdziwe w podpunkcie D. Czyli podpunkt D od razu możemy sobie skreślić. Ale A jeszcze nie musi być prawdziwy, bo tam jest jeszcze drugie równanie, tak? Oba równania muszą być prawdziwe. Mhm, dokładnie. Więc... Tak, więc sprawdźmy sobie teraz to 2x dodać y. Czy oby to, któreś z tych możemy już wyeliminować na samym wstępie? A może oba, gdybyśmy oba wyeliminowali, to właściwie... No to właśnie. Odpowiedź A jest jedyną podstawą. Jeśli wynik tego równania nie jest ani czwórką, ani minus jedynką, to od razu możemy je poskreślać i powiedzieć, że to jest A. To sprawdźmy to. 2 razy 3 odjąć 2 równa się... 6 odjąć 2, co nam daje 4. Zatem no tutaj to jest prawdziwe, natomiast tutaj się nie zgadza, więc odpowiedź C od razu możemy skreślić. A też zapomniałem wam wspomnieć, że wspominaliśmy też to na poprzednim webinarze, że układy równań nie obowiązują ósmoklasistów, więc możecie... Tutaj, słuchajcie, oczywiście obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych was interesuje, tak. Więc pewnie możecie się posłuchać, ale nie przerażcie się tym, jak tego nie wiecie, nie umiecie, jesteście jeszcze w 8 klasie, tak. Będziecie tego w liceum dopiero uczyli, spokojnie. Możecie spać spokojnie, te układy równań nie pojawią się na pewno na egzaminie ósmoklasisty. Zobaczcie te drugie równania w tym przykładzie A i B. No też tak. Są podobne. Zobaczcie, to jest to samo wyrażenie. Zaraz wystarczy obliczyć znowu jego wartość. To jest to samo, tak. Zgadza się. Więc w takim razie któreś z tych musi być nieprawdziwe. Więc spróbujmy policzyć, podstawiając w miejsce X ten punkt i w miejsce Y równy. Znaczy, jedyna metoda, której w tym zadaniu nie polecam, to jest rozwiązanie wszystkich czterech układów równań. Oczywiście też da nam to wynik, ale dużo więcej czasu na to stracicie, tak? Więc zdecydowanie lepiej będzie podstawiać i sprawdzać. Będzie szybciej, sprawniej i mniejsza szansa na błędy. Dokładnie. Więc jak podstawimy, to jest minus 3 razy 3, dodać 2 razy minus 2. Minus 3 razy 3 to jest minus 9. W zasadzie nie dodać, już chciałem pisać dodać, ale tutaj jest minus, więc minus 4. Daje nam to minus 13. Tam od razu A możemy wyeliminować, bo tutaj mamy minus 5. Kasujemy, zostaje nam odpowiedź B. I ta odpowiedź jest prawdziwa. Ok, więc to było 6 zadań, które ja zrobiłem z pomocy Zosią. To teraz role się odwracają i Zosia będzie robić, a ja będę jej czasem pomagać. Pilnować. Tak, bo pilnować, pomagać technicznie i pilnować, czy ja czegoś nie powiem źle. Tak, dobra, ok. To przechodzimy do zadania 7. Dobra, posłuchajcie. Mamy tutaj 3 liczby. Tak. I musimy je porównać. 4 pierwiastki z 3, 3 pierwiastki z 8, 6 pierwiastków z 2 i 2 pierwiastki z 6. Jeżeli macie pierwiastki, to możecie w pierwszej chwili pomyśleć o wyłączaniu czynnika przez znak pierwiastka. To w pewnych przypadkach mogłoby dać nam wynik, ale niestety, zobaczcie, z tego pierwiastka już nic nie wyciągniemy. Z tego również. Z tego też nic nie wyciągniemy. Tutaj dałoby się wyciągnąć 2 przedpierwiastek i ewentualnie moglibyśmy wtedy B i C porównać, tak? Ale to jest jedyna, tylko te dwie liczby moglibyśmy w ten sposób porównać. Więc my zrobimy troszeczkę inaczej. Będziemy włączali czynnik pod znak pierwiastka, bo do porównywania należy włączyć czynnik pod znak pierwiastka. Ewentualnie gdybyście podnieśli do kwadratu, to również dostalibyście poprawny wynik, tak? Czyli 4 pierwiastki z 2 to jest to samo, co
4 to jest pierwiastek 16, tak? Czyli tu mamy pierwiastek z 16 razy pierwiastek z 2. No jeżeli mamy dwa pierwiastki to tego samego stopnia, to na szczęście jest stopień drugi, to możemy pomnożyć liczby pod pierwiastkami, to mamy pierwiastek z 16, a tu było 3. Patryk, miałeś mi pilnować. A no tak, tak. Źle przepisałam, tak? Słuchajcie, no zdarza się na egzaminie, też się zdarza, trzeba tego próbować unikać, tak? Czyli mamy pierwiastek 48. Czyli pierwsza liczba to jest to samo, co pierwiastek 48. Gdybyście podnieśli, a do kwadratu wyszło wam po prostu 48. Tak? Dobra, teraz patrzymy na drugą liczbę. Wszystko. B. B to były 3 pierwiastki z 8. I postępujemy podobnie. Zobaczcie. 3 to jest pierwiastek z 9. No bo 9 to jest 3 do kwadratu. No mnożymy to przez pierwiastek z 8. 9 razy 8 to z podstawówki, wiecie, z drugiej klasy. To jest 72. Czyli mamy pierwiastek 72. Od razu, posłuchajcie, zanim przejdziemy do kolejnych liczb, to możemy zauważyć, że A nie jest większa od B. Tak? Ta odpowiedź nie jest na pewno poprawna, ja od razu skreślę. Gdyby było odwrotnie, gdyby tu był pierwiastek 72, a tu pierwiastek 48, to moglibyśmy skończyć rozwiązywanie tego zadania. A ja tymczasem wyliczę C. C to jest 6 pierwiastków z 2. To jest to samo, co pierwiastek z 36 razy pierwiastek z 2. I znowu 2 razy 36 to jest 72. Patrzymy. Czy B jest mniejsze od C? B od C, no są równe, czyli to nie jest prawda, tak? Czyli znowu nie udało nam się tutaj A i D, C i D, czyli musimy coś wiedzieć o D. Czyli nie ma wyboru, musimy tym przykładem to się zająć, czyli mamy dwa pierwiastki z 6, 2 to jest pierwiastek z 4, razy pierwiastek z 6, czyli otrzymujemy pierwiastek z 24. Teraz znowu analizujemy. Czy A jest większe od D? Pierwiastek 48 i pierwiastek z 24. Skoro 48 jest większy niż 24, a są pierwiastki tego samego stopnia, to jest to prawda, czy to jest poprawna odpowiedź? Można jeszcze popatrzeć C i D. No, pierwiastek z 72 to nie jest to samo, co pierwiastek z 24. To są dwie różne liczby. Czyli to by było na tyle, jeżeli chodzi o to zadanie. Dobra, teraz mamy coś na temat procentów. Popatrz. Najpierw mamy jakiś zbiornik, tym, że ja go narysuję. Tak, mamy zbiornik. On nie jest wypełniony do pełna, to jest 65%, tak? To jest 65%. Potem coś dolewamy, czyli dodajemy 12 litrów. I z tego otrzymujemy pojemnik, ten sam, w którym mamy więcej, czyli mamy 80%. To teraz możemy odpowiedzieć na pytanie. 12 litrów. Ile procent pojemności tego pojemnika to stanowi? Skoro dodaliśmy i wyszło nam 80% z 65%, to 12 litrów to jest to samo co 15%. Można rozwiązać po prostu proporcją. Wydaje mi się to najprostsza metoda. 15% to jest to samo co 12 litrów. Obie liczby dzielą się przez 3, więc z tego wiemy, że 4 litry to jest to samo co 5%. Z tego oczywiście, z 5% można oczywiście całość łatwo obliczyć, czyli 100%. Zauważcie jednak, że pytanie jest trochę co innego. Ile litrów wody jest teraz w zbiorniku, a nie ile litrów wody może się w nim znaleźć. Czyli jeżeli ja chcę z 5% otrzymać 80%, to ja najpierw obliczę 10%. 10% to będzie 8 litrów. A potem pomnożymy to przez 8 i dostaniemy, że 80% to jest to samo co 64 litry. Tak? Czy jest taka odpowiedź? Jest. Odpowiedź B. Dobrze. O, to zadanie bardzo mi się podobało, jak je zobaczyłam na egzaminie. Popatrz, mamy tutaj 3 liczby. Są tu dosyć długie liczby. 10 do potęgi 23. Co to w ogóle jest za liczba? 10 do potęgi 23. 10 do potęgi 23 to jest 1 i potem są 0.
tych 0 jest dokładnie tyle, jak jest wykładnik, czyli 23. Bo tu mnożymy przez siebie 10 23 razy. Teraz zastanówmy się, ta liczba A, 10 do 23 plus 1, jak ona będzie zbudowana. Jeżeli dodajemy 1, to się pojawia tutaj na końcu tej liczby, tak? Bo jakbyśmy dodawali pod kreską, to tą jedynkę byśmy dopisali maksymalnie z prawej strony. To będzie 1, będzie znowu duża liczba 0 i na końcu będzie 1. Teraz pytanie, ile tu będzie 0? Mniej o 1, bo już w miejsce tego 0 wskoczyło nam 1, czyli to będą 22 zera. Dobra, ale pytanie jest o to, czy ta liczba jest podzielna przez 3. Nawet my nie musimy wiedzieć, ile tu jest, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Cecha podzielności przez 3 mówi nam, że aby liczba była podzielna przez 3, suma jej cyfr musi być podzielna przez 3. Tutaj suma cyfr tej liczby to będzie 2, tak? Bo mamy 1, 22 zera i 1, czyli tylko te dwie jedynki się liczą. Czy ta liczba nie jest podzielna przez 3? Od razu możemy sobie skreślić odpowiedź A. No i niestety tylko A. Dobra, czyli to była liczba A. Teraz liczba B. Liczba B. O, teraz jest ciekawiej. Odejmujemy. Od takiej liczby odejmujemy 1. Co tu się stanie? Może ja to zacznę robić pod kreską i zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Tak, jeżeli odejmę 1, odejmuję. Jeżeli odejmuję od 0, 1, to się nie mieści, czyli muszę pożyczyć stąd 1. Czyli pożyczam stąd 1, tu będzie mi powstanie 9. I tu będę miała 10, czyli wynik odejmowania to będzie 9. Tak? Tu była 9, bo wcześniej, żeby tą 9 odstrzelać, to musieliśmy tam skreślić. Czyli to będą same 9. Tak? I tych dziewiątek w tej liczbie będzie tyle samo, ile ta liczba tutaj miała 0. Czyli ta liczba będzie o jedną cyfrę krótsza niż poprzednia. Tu będą 23 dziewiątki. Tak? O jedną cyfrę, no bo tą jedynkę pożyczymy, jak będziemy to ostatnie 0 likwidowali. Suma tej cyfr tej liczby, ojejku, to będzie 9 razy 23, bo dajemy do siebie 23 razy 9. Ja nawet nie będę liczyła, ile to jest. Zauważcie, że 9 jest podzielone przez 3, więc ta suma też będzie podzielna przez 3. Tak? Czyli na pewno odpowiedź D jest fałszywa. No bo tylko liczba C to jest fałsz. My wiemy, że liczba B też jest podzielna przez 3. Tak? Dobra, została ostatnia liczba C. Ona jest trochę prostsza od liczby B, bo zobaczcie, znowu dodajemy, tym razem 2. Jak dodawaliśmy 1, to na końcu było 1. Jak dodamy 2, to ta liczba będzie o 1 większa. Czyli to będzie 1, tu będą 0, znowu tych 0 będzie 22, tak jak w liczbie A. I na końcu na 23 miejscu będzie 2, tak? I tutaj suma cyfr 1, 22, 0 i 2 to będzie 3. Tutaj trochę nie widać, ale jest trójka. O, tak, bo ja zapomniałam kontrolować. Posłuchajcie, tu są 22 zera, tak? I tutaj jeszcze raz napiszę, suma tutaj to jest 3, tak? I to jest suma dla podpunktu C. Tak, trochę bałagan nam się zrobiło. Czyli nie jest poprawna odpowiedź B, a poprawna jest odpowiedź C. Tak? Chciałbym też dodać, że akurat liczba B będzie miała 22 dziewiątki. Nie chciałem przerywać. Nie będzie miała 22. Nie będzie miała 2? Bo ta liczba, zobacz, miała 24 cyfry. Miała 1 i 23 zera. Okay. Tak? Ale zobacz, dobrze się zapytałeś, bo być może ktoś, kto słuchał, też tego nie załapał. Tak? Jeżeli mamy, podnosimy 10 do tych 23, otrzymuje liczbę 24-cyfrową. Tak? Bo zauważcie, jeżeli podniosę sobie 10 do potęgi drugiej, to będzie 100, prawda? Czyli ten wykładnik pokazuje nam liczbę 0 tutaj. Dobra. Okay, ciekawe, warto się czegoś dowiedzieć, nie? To przejdźmy do kolejnego przykładu. A tu trochę odpoczniemy. Bardziej standardowe zadanie. Mamy zestaw liczb. Tych liczb jest 5. Powiedziane jest, że dopisujemy jeszcze jedną liczbę. To ja sobie ją dopiszę. To będzie liczba X. Nie znamy jeszcze tej liczby, tak? I wtedy średnia arytmetyczna nowego zestawu liczb zwiększyła się o 1. No to zanim rozwiążemy to zadanie, ułożymy jakieś równanie, czy porządne obliczenia, zrobimy to obliczmy może średnią arytmetyczną tych liczb, które tu mamy na samym początku. Czyli S1, tak, z pierwszą średnią, tak? To jest po prostu suma tych liczb, czyli 4 plus 9
plus 11, plus 15, plus 21 i dzielimy to przez liczbę, ilość naszych liczb, czyli przez 5. Tak? Teraz trzeba to dodać niestety. Ja zrobię tak, dodam to do tego, to jest 20, te dwie liczby dajemy nam razem 20 i sobie od razu to zapiszę. I teraz tak, to z tym razem da mi 25 i jeszcze zostanie 15, to z niczym to nie jest sprawa. Pamiętajcie, zawsze kolejność mnożenia można sobie zmienić. Nie ma problemu z tym. To jest 40, 50, 60. Czyli to jest 60 przez 5. O, to będzie ładny wynik. Ja teraz znam na pamięć, to jest 12. Tak? Albo inaczej mówiąc, w 60 10 mieści się 6 razy, więc 5 to jest 2 razy mniejsze, mieści się 2 razy więcej razy. Dobra. I teraz wiemy, że jeżeli dodamy tą, dopiszemy tego x'a, to średnia nam się zwiększy o 1. Czyli nowa średnia będzie wynosiła 13. To jest nowa średnia. No jak tą średnią liczymy? Średnią liczymy, dodając wszystkie liczby i dzieląc to przez liczbę liczb, które dodaliśmy. To wiemy, że teraz będzie o 1 więcej, czyli będzie 6 tych liczb. Nie wolno o tym zapomnieć, że ta liczba tu się na dole zwiększy. To jest częsty błąd. A na górze będzie mniej suma liczb. I napiszę znowu sumę tych 5 liczb, bo ja wiem, ile ich suma wynosi. Napiszę od razu 60. Nie będę musiała ich po raz drugi dodawać. A? I do tego dodajemy nieznaną nam liczbę x. Zobaczcie. To jest równanie z jedną niewiadomą. Nie jest bardzo trudne. Możemy je rozwiązać teraz. Czyli mnożymy obie strony przez 6, żeby się pozbyć ułamka. Ojej, a teraz będzie trzeba pomnożyć 13 razy 6. To jest to samo, co 60 plus x. Tak? Czyli 13 razy 6 to jest 10 razy 6 to będzie 60, 3 razy 6 to jest 18, więc to jest 78. Ojej, coś mi nie wyszło. Coś przycina czasami, ale teraz powinno być dobrze. Dobra, mam nadzieję, że pamiętam. To jest 78, mogę spróbować tą liczbę poprawić, ale nie wiem, czy to poprawienie da lepszy rezultat, czy nie. To jest to samo co 60 plus x. Czyli x to jest 18. Odejmujemy 60 od obu stron. Posłuchajcie. Czyli mamy taką odpowiedź? Mamy. To jest odpowiedź D. Oczywiście, jeżeli nie umiecie ułożyć równania, całkiem poprawnym rozwiązaniem jest analizowanie. Czyli wybranie pierwszej liczby, potem drugiej, trzeciej, czwartej. Tak? I sprawdzanie każdej możliwości. Trochę czasu to zajmie, ale jest skuteczne. Gdybyście tak to robili, to warto zauważyć jedną rzecz. Skoro średnia arytmetyczna tych pierwszych liczb to jest 12, to żeby średnia się w ogóle zwiększyła, to musimy dołożyć większą liczbę. Czyli od razu odpowiedzi A i B w takim wypadku odrzucamy, wtedy trzeba sprawdzić tylko odpowiedź C i D. Tak? Więc jak analizujecie kolejne odpowiedzi, to warto zastanowić się, czy którąś można od razu z jakiegoś powodu odrzucić. To kolejne, nie? Tak. Teraz mamy taki zestaw dwóch zadań, dosyć ciekawy. Niestety nie do końca nam się mieszczą te zadania na jednym ekranie, więc będziemy musieli trochę się pobawić z tym. Dobra, to ja najpierw przypomnę wam, o czym była mowa w tym zadaniu. Mamy stoliki. Stoliki mają kształt trapezu równoramiennego. To jest taki jeden trapez. I możemy je łączyć ze sobą na trzy różne sposoby. Czyli możemy wziąć trzy stoliki i ustawić je w jeden trójkąt. Możemy dwa stoliki ustawić w sześciokąt. Albo sześć stolików ustawić w taki sześciokąt z dziurą w środku. Dobra, to przejdźmy może do treści zadania. Mm-hmm. Tak, tu bez jaja skopiowaliśmy te rysunki, żeby móc się nim jeszcze raz posługiwać. Wiemy, że cały ośrodek ma 36 takich stolików, tak? I będą chcieli na jakąś konferencję czy jakieś wydarzenie ustawić te stoliki na jednej sali i ustawić je na któryś z tych sposobów. Teraz będziemy mogli przeanalizować, ile miejsc za każdym razem w ten sposób uzyskamy, tak? To, co może... Teraz ukryjemy już tę początkową część zadania, tylko pamiętajcie, że chodzi o zadanie fałszywe. No niestety, ze względu na długość zadania nie jesteśmy w stanie wszystkiego tutaj zmieścić. Ciekawą rzeczą, którą możecie zauważyć w tym zadaniu, jest to, że opłaca się je przeczytać do końca. Zobaczcie, pierwszym zdaniem jest: po ustawieniu wszystkich stolików w sposób pierwszy uzyska się tyle samo miejsc siedzących,
ile powstaje po ustawieniu wszystkich stolików w sposób drób. Jakie jest dalej? Dobra, idziemy dalej. Najmniejsza liczba miejsc siedzących uzyska się, najmniejszą liczbę uzyska się po ustawieniu wszystkich stolików w sposób trzeci. Dobra. I teraz mamy przykłady C i D. One są dosyć ważne. Po ustawieniu wszystkich stolików w sposób pierwszy uzyska się 108 miejsc siedzących i po ustawieniu wszystkich stolików w sposób drugi uzyska się 96 miejsc siedzących. Zobaczcie. Odpowiedź A i odpowiedź C i D od razu rzucają nam się w oczy. Tak? Zauważcie, że nie ma możliwości, żeby wszystkie trzy odpowiedzi były poprawne. Tak? Któraś z odpowiedzi A, C albo D jest fałszywa. Więc na pewno wiemy, że odpowiedź D nie będzie fałszywa. To jest taka sztuczka, przeczytaliśmy do końca zadanie i dzięki temu czegoś się dowiedzieliśmy, tak? Dobra, to zacznijmy może od przykładu A. Tu jest powiedziane, że jeżeli ustawimy, który sposób da nam więcej miejsc siedzących, tak? To można bardzo łatwo zapisać w postaci proporcji. Zobaczcie, tutaj w sposobie pierwszym, jeżeli będziemy mieli trzy stoliki, na przykład 3S, tak? To one dadzą nam w sumie ile miejsc siedzących? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Prawda? To jest 9 miejsc siedzących. A tutaj mamy dwa stoliki i one w sumie dają nam 6 miejsc siedzących. Tak? Teraz zobaczcie, skoro stolików jest 36, to można by obie te liczby pomnożyć przez 12. I pewnie będziemy tą przez 12, a tą przez 18. I pewnie będziemy musieli to zrobić. Dobra, to ja to już zrobię. Przez 12. Czyli będziemy mieli 36 stolików. Odpowiada 9 razy 12. Ojejku, 9 razy 12. To jest 9 razy 10, czyli 90. I musimy do tego dodać jeszcze 2 razy 9, czyli 18. To nam wyjdzie 108. Coś znowu się przycięło. 108. O, zobaczcie, wyszło nam. To jest to. Ale dobra, sprawdźmy jeszcze dalej. Dobra, bo gdybyśmy zaczęli od tego, to musielibyśmy pomnożyć przez 18. Ojej, jeszcze gorzej. 36 wyjdzie nam. To jest tyle samo, ile 6 razy 18. Ja sobie tutaj na brudno napiszę obok. 6 razy 18. Ja to trochę tak oszukam. Nie będę tego pod kreską liczyła, to myślę, że to jest tak. 6 razy 6 razy 3. Ja wiem, ile to jest 6 razy 6, bo to jest 36. I to jeszcze będę musiała pomnożyć przez 3. Więc to będzie 90 plus 18, czyli znowu będzie to 108. O. Tak? Czyli zobaczcie. To jest poprawne, bo zobaczcie, uzyskaliśmy tyle samo miejsc tutaj i tutaj, tak? To jest poprawne. Fałszywa jest odpowiedź D. Tak? Może jeszcze, gdybyśmy nie zauważyli tego, co założyliśmy wcześniej, zajęli się tym z trzecim stolikiem. On daje nam 6 stolików, daje nam miejsc siedzących 2 przy każdym, to będzie 2 razy 6, to będzie 12 miejsc siedzących. I teraz tak, mi się nie chce liczyć tego wszystkiego, mnożyć tego przez 6. No można, dobra. 36 stolików, to akurat umiem pomnożyć. To jest 6 razy to będzie 10 razy 6, czyli 60, to będzie 72. Najmniej, prawda? I mogłabyś napisać go trochę, to wynik troszeczkę a, wyżej. A tak, znowu, tak, Patryk musi mnie pilnować, a ja zapiszę go z drugiej strony, może przeżyjecie to, 72, tak? To, co chciałam jeszcze powiedzieć, to, że w tym zadaniu tak naprawdę, zwłaszcza do dwóch pierwszych zadań, nie trzeba było tego mnożenia wykonywać. Zobaczcie, jeżeli trzy stoliki dają nam 9 miejsc, to jeden stolik, w tym wypadku, daje nam 3 miejsca. Każdy jeden z tych stolików, tak? Tu jeden stolik daje nam też 3 miejsca. Czyli od razu widać, że odpowiedź pytania A jest prawdziwa. Bez liczenia tej liczby miejsc, tak? I w ostatnim jeden stolik, widać jeszcze, tak? To będzie dzielimy przez 6, wyjdzie 2. Tak, widzimy, mam najmniejszą efektywność. Tutaj jeden stolik dostajemy 2 miejsca, a tutaj po 3 miejsca. Dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten przykład. Dobra. To jest zadanie, to jest drugi przykład.
Bierzemy sobie jakiś ładny kolor, może zielony. Dobra, będziemy na zielono pisać. I teraz tak. Kąty trapezu przedstawionego na rysunku pierwszym mają miarę 60 stopni, 120 stopni, 120. Posłuchajcie, rysunek pierwszy, którego tu nie przekleiliśmy, bo się już ładnie zmieścił, wyglądał w ten sposób, że po prostu mieliśmy dany jeden trapez. A? Ale z tego rysunku my niewiele wiemy. Jeszcze w treści zajęliśmy się powiedziane, że ten trapez jest równoramienny. Tak? Z tego nie jesteśmy w stanie wnioskować nic na ten temat. Do tego nam są potrzebne te rysunki. Można to wnioskować obu z tych rysunków, ale zajmiemy się tym rysunkiem, dobrze? Kluczową rzeczą, którą musimy zauważyć, to jest to, że wszystkie te stoliki spotykają się tutaj w jednym miejscu. Tak? To jest tak zwany kąt pełny. On ma 360 stopni. Zauważcie, że tutaj wszędzie to jest te kąty, które się spotykają, to jest ten kąt tutaj. Tak? Czyli 360 stopni to są trzy takie kąty tutaj. To jest, ja nazywam sobie jakoś alfa. Prawda? Czyli alfa to będzie 360 stopni dzielone przez 3. Czyli 120 stopni. Tak? Trapez równoramienny, tutaj też jest alfa. Czyli zobaczcie, to się zgadza, to się zgadza. To teraz pytanie, ile tu będzie stopni? Może zmienię kolor na mniej taki jaskrawy. Nie wiem, czy mam to pomarańczowe. To jest kąt beta. Czego możemy tutaj użyć? Możemy na przykład zauważyć, że to jest trapez. Przy jednym ramieniu musi mieć 180 stopni. Czyli beta to jest 180 stopni minus alfa, co nam da 60 stopni, tak? Oczywiście tutaj też będzie beta. Czyli oba te kąty mają miarę beta. Czyli pierwsze zdanie jest prawdziwe. Tak, dwa kąty po 60 stopni, dwa kąty po 120 stopni. Dobra. To była chyba ta łatwiejsza część zadania, tak mi się wydaje. W drugiej mamy jeszcze inaczej. Krótsza podstawa tego trapezu jest dwa razy mniejsza od jego dłuższej podstawy. No, na pierwszy rzut oka to w ogóle się wydaje, że skąd w ogóle taka zależność może tutaj zachodzić? Wydaje się to bardzo dziwne. Ale przypatrzmy się jeszcze raz temu samemu rysunkowi. Posłuchajcie. Tutaj narysuję pewien odcinek. Ten odcinek, zauważcie, jest jednocześnie ramieniem tego trapezu, czyli to jest odcinek dwie kreski, prawda? To jest ten sam odcinek, co tutaj. To jest ramię trapezu. Tak? Ale jest jednocześnie, zobaczcie, górną podstawą tego trapezu tutaj, drugiego obok, który jest identyczny jak on. Czyli to oznacza, że wszystkie trzy boki, ten, ramię to oraz górna podstawa mają taką samą długość, tak? Jeszcze raz, dzieje się tak dlatego, że te dwa odcinki tutaj się pokrywają, tak? Czyli te dwa odcinki mają tyle samo. No to już jest coś ciekawego. Tak, teraz narysuję jeszcze jeden rysunek. No, ciekawe, czy to da radę go zmieścić tutaj, tak? I przeanalizujemy sobie. Tak? I już ten odcinek jest równy temu i jest równy temu. W takim trapezie często można narysować sobie wysokości. Tak? Powinniście widzieć, że ten odcinek jest to samo, co tutaj. Tak? Jeżeli sobie napiszę, że tu jest x, to tu też będzie x. Tak? Ta część środkowa. Tu jest x i tu jest x. Czyli pytanie jeszcze o ten fragment. Bo jeżeli będziemy widzieli, że jest tutaj, to będziemy wiedzieli, czy ta podstawa jest wyraz dłuższa od tej. Dobra. Co my pamiętamy? My pamiętamy, że wiemy, ile 60 stopni. Tu jest 60 stopni. Tu będzie kąt prosty, bo tu była wysokość. Tak? Czyli mamy tutaj trójkąt 90, 60, no i zostaje nam 30 stopni. O takim trójkącie powinniście coś wiedzieć, że ten bok jest dwa razy dłuższy od tego. Tak? Dzieje się tak dlatego, że to jest połowa trójkąta równobocznego. Czyli to jest x przez 2. Po drugiej stronie mamy symetryczną sytuację. To jest trapez równoramienny, przypominam. Też będzie x przez 2. Tak? Czyli długość tej dolnej podstawy to jest x przez 2 plus x przez 2. Tak? Ja może to napiszę nawet tutaj. X plus to plus to. To nam da w sumie to i to, to jest 1x plus jeszcze drugi x, to jest 2x. Czyli zobaczcie. Dolna podstawa, czyli dłuższa podstawa jest dwa razy dłuższa od tej krótszej, tak? Czyli krótsza podstawa tego trapezu jest dwa razy mniejsza od jego dłuższej podstawy. To jest prawda. Czyli oba zdania są prawdziwe. Dobrze. A teraz znowu zmiana. Ja sobie chwilę odpocznę, a Patryk powie wam o kolejnych zadaniach. Dobrze, znowu ja przy kadrze. Witam ponownie.
I przejdźmy do zadania 13. Otóż układ współrzędny. O, coś ciekawego. W układzie współrzędnych zaznaczono trzy punkty A, B, C o współrzędnych całkowitych jak na rysunku. Które z tych punktów należą do wykresu funkcji określonej wzorem y równa się 2x kwadrat odjąć 3? To na początek proponowałbym sobie zczytać, ile, jakie współrzędne mają te punkty. Więc od początku. Zaczniemy od współrzędnej punktu A. Zobaczmy, jaką ma współrzędną x-ową. I tutaj jest 1, 2, czyli skaczemy o 2 w lewą stronę. Czyli mamy minus 2. Coś się wiesza troszeczkę, ale dobra. Zapisane, poradzone sobie. Więc tak, mamy 1, 2, 3, 4, 5. Czyli 5 jest y-ową współrzędną tego punktu A. Dlatego A to jest minus 2 i 5. Teraz idziemy do punktu B. Punkt B, współrzędna x-owa, no to musimy sobie skoczyć o jeden punkt, o jedno pole w lewą stronę, zatem jest minus 1 i o 1 w dół, przeciwnie do kierunku strzałki y, czyli mamy współrzędną minus 1. Słuchajcie, tak jak odczytywanie współrzędnych, które robi teraz Patryk, może pojawić się na egzaminie ósmoklasisty, tak? To samo pojęcie funkcji nie obowiązuje na tym egzaminie i z tym mogli się jeszcze nie spotkać, tak? Ale odczytywanie jak najbardziej. To tak, w takim razie, jak widzicie, to nie jest jakaś sztuka tajemna, bo to jest jak czytanie map trochę. Odczytywanie powinniście mieć, to nie powinno być dziwne. Funkcja jest rzeczywiście pojęciem, które się tylko w gimnazjum pojawia. Tutaj mamy punkt C, czyli 1, 2, skaczemy 2 w prawo, czyli mamy na plusie 2 i skaczemy 1 w górę w kierunku osi Y, czyli mamy 1. No i które z tych punktów należą do wykresu funkcji określonej wzorem? Więc musimy sobie niestety sprawdzić każdy pojedynczy punkt, podstawiając za x-a współrzędną x-ową i sprawdzając, czy ten wzór da nam y taki, jak jest tutaj. Albo tutaj, albo tutaj. Więc zacznijmy od punktu A. W punkcie A x równa się minus 2. Zatem y będzie się równał 2 razy minus 2 do kwadratu odjąć 3. 2 razy, minus 2 do kwadratu to jest 4, czyli 2 razy 4 to jest 8. 8 odjąć 3 to jest 5. No i sprawdźmy, czy to jest prawda. No to piątka równa się tej piątce. A zatem punkt A należy do tego wykresu, do wzoru tej funkcji. Idzie do funkcji. No to sprawdźmy sobie punkt B, czy on będzie należał. To w punkcie B x jest równy minus 1. A zatem y to jest 2 razy minus 1 kwadrat odjąć 3. No to minus 1 do kwadratu to jest po prostu 1, czyli mamy 2 odjąć 3. Daje nam to minus 1. Czy mamy tutaj do czynienia z minus 1? Oczywiście, bo tutaj jest minus 1 i tutaj też jest minus 1, czyli punkt B należeć będzie do tego wykresu, jeśli byśmy go sobie narysowali. No to musimy sprawdzić jeszcze jeden punkt. C. X w tym przypadku jest równy 2. Już widzę, miejsca mi brakuje, więc skreślamy. Mogę kliknąć Ctrl-C, ale niestety Ctrl-Z, ale zrobimy to w ten sposób. X to jest 2, natomiast Y zgodnie ze wzorem tutaj to jest 2 razy 2 do kwadratu odjąć 3. Czyli jest 2 razy 4, 8, odjąć 3, to jest 5. Czyli dobrze. No i to niestety się nie zgadza, bo współrzędna punktu C to 2, 1, a nie 2, 5. Zatem to się już nie zgadza. Do wykresu naszej funkcji będą należeć tylko dwa punkty, punkt A i punkt B. No i czy jest taka odpowiedź? To jest odpowiedź D. Wszystko się zgadza, więc niezbyt trudne. Odczytywanie wykresu, jak już Zosia wspomniała, pojawi się na egzaminie, może pojawić się na egzaminie ósmoklasisty, więc... No to jest samo pojęcie funkcji, przestraszcie się, niekoniecznie. Tak. Z procenty mogą się pojawić na obu egzaminach, więc teraz uważajcie i ósmoklasiści również. A i procenty mogą się pojawić też bardzo często w życiu codziennym przy liczeniu procentu wypłaty albo procentu od ceny jakiegoś produktu VAT-u na przykład, więc to też jest dosyć ważny temat i praktycznie stosowany.
Czy 18% liczby 15 jest większe niż 15% liczby 18? Wybierz odpowiedź T, no to już wiecie co dalej. Uzasadnienie i czy to jest prawda, czy to jest fałsz. No to sprawdźmy może najpierw odpowiedzi, które są tutaj. Czyli 18 setnych to więcej niż 15 setnych. To jest w sumie zdanie prawdziwe, tylko że nijak ma się do naszego pytania. Ponieważ zobaczcie, 15 razy 18%, bo to jest to, co to jest 18% liczby 15. I możemy sobie zapisać obok 18 razy 15%. Czyli to jest 15% liczby 18. Jak ma się relacja tych dwóch wyrażeń do siebie? Czy są one większe, czy nie? No to jeśli przekształcimy sobie, może w złym miejscu trochę to napisałem, ale jeśli przekształcimy sobie to pierwsze wyrażenie, to jest 15 razy 18 setnych. No bo 18% to jest inaczej 18 setnych. Procent to jest 1 setna. Natomiast tutaj będziemy mieć 18 razy 15 setnych. Okej, coś już mamy. Mamy coś podobnego. Odpowiedź C. Czyli znaleźliśmy te wyrażenia. Jeszcze nie wiemy, czy to jest tyle samo i czy to jest właściwe uzasadnienie. Tak? Mhm, ale dokładnie. Gdyby to było tyle samo, to by było właściwe uzasadnienie. Pytanie patrzę, czy to jest to tyle samo. Uwaga, zaraz się dowiemy. W jaki sposób można to sprawdzić? Otóż zacznijmy od tego 15 razy 18 setnych. Zapiszmy to w postaci ułamka. 18 setnych. To teraz zobaczcie, że żeby obliczyć to wyrażenie, moglibyśmy sobie najpierw skrócić tą setkę z 15, ale my zrobimy co innego. My wrzucimy tą 15 w licznik tego ułamka. Po 15 po sumie można napisać jako 15 pierwszych zawsze, tak? Oczywiście. Wtedy dzięki temu można to wymnożyć. Góra razy góra, dół razy dół. Coś tutaj się zawiesiło, więc może jeszcze raz, żeby było ładniej. 15 razy 18 dzielone przez 100. I jako, że mnożenie jest przemienne, to równie dobrze mogę napisać 15 setnych razy 18. Bo to jest 15 setnych razy 18 pierwszych, tak? Tak, czyli jest to po prostu 15 setnych razy 18. A jeśli zamienimy sobie 15 setnych na procenty, to jest 15% razy 18, więc właśnie wyszliśmy od tego, że mamy 15 razy 18%, a skończyliśmy na tym, że jest to 15% razy 18. Wynika to z tego, że mnożenie jest przemienne. Można je w dowolnej kolejności robić. Dokładnie. Zatem możemy tutaj postawić bez wahania znak równości. Jest to też taki trik, żeby sobie czasami pisać. 18% z liczby 15 jest troszeczkę trudniejsze do policzenia, moim zdaniem, w pamięci, niż 15% z liczby 18. Możecie sobie tego... No właśnie, tak. Bo to jest nie tylko dla tych dwóch liczb, to jest dla każdych dwóch liczb. Tak, dla każdych dowolnych dwóch liczb. Jeśli zamienimy je kolejnością, będzie x% procent z liczby y, to jest y% procent z liczby x. I trzeba wybrać odpowiedź. Czy 18% liczby 15 jest większe? Pytanie jest, czy jest większe. No nie jest większe. Nie jest większe. Więc to jest odpowiedź, nie jest większe, ponieważ to jest tyle samo, co to. To są równe. Dokładnie. Okej, okay. No to możemy teraz... Zwracam uwagę, że to w uzasadnieniu nie tylko musi być prawdziwe, tak? Tylko musi być również uzasadnieniem poprawnym dla tego pytania, tak? Bo tak jak powiedział wcześniej Patryk, odpowiedź A jest prawdziwa, to jest prawda, że 18 setnych jest większe od 15 setnych, ale to nie jest właściwe uzasadnienie do tego zdania. Tak, jak macie to do naszego rozwiązania. To jest taki typ zdań na dowodzenie testowych, można powiedzieć. Dobra. Dobrze, to przejdźmy dalej do zadania 15. Geometria. O, to jest ciekawe. Tak, bardzo ciekawe. Otóż punkty A i B są środkami boków kwadratu o polu 36a kwadrat. Suma pól zacieniowanych części kwadratu jest równa. Dobra, to jest zadanie przyjemne, dosyć proste, moim zdaniem, bo zobaczcie, tutaj jest zacieniony fragment numer 1, zacieniony fragment numer 2. Ten fragmencik to jest taki sam jak ten fragmencik. Więc zaznaczmy od razu już wszystkie. No, w sensie to jest ostatnie zdanie, po tym zdaniu zrobimy przerwę. Mhm. Zostaje nam jeszcze 5 zadań testowych oraz zadanie dokładnie otwarte. Dokładnie, to tak już szybko minęło. Dobrze, no tak. Powtarzając pokrótce.
ten fragmencik, jeśli przeniesiemy go sobie tutaj... Przeklejamy po prostu. Przeklejamy. To on utworzy taki trójkąt. To teraz zobaczcie pewną ciekawą rzecz. Jeśli podzielimy sobie w ten sposób kwadrat, to podzielimy go na dwie równe części. Natomiast ten żółty trójkącik dzieli nam połowę kwadratu na połowę. Czyli to jest 1/4. Czyli to jest ćwiartka całego pola powierzchni, tak, kwadratu. Zatem to jest 1/4, bo ćwiartka razy 36 a kwadrat. Czyli nie trzeba było nawet liczyć długości krawędzi tego kwadratu. Dokładnie. No 36 podzielić przez 4 to jest 9 a kwadrat. Dokładnie. Nie trzeba policzyć krawędzi. Oczywiście krawędź to jest 6 a. I to jest odpowiedź C z tego. Więc tak, zrobimy krótką przerwę. Powiedzmy, ile? 5-minutową? 5-minutową. Jeszcze tak. Nasze twarze, żeby na główny ekran wystawić. Ale, tak. Tak, zapraszamy Was po przerwie. Rozwiążemy wtedy ostatnie 5 zadań testowych oraz zadanie otwarte. No, główne mięsko dzisiejszego wieczoru, zadanie otwarte. A więc zapraszamy ponownie za chwilę, a ja ustawiam... Za 5 minut, bo nie, teraz sprawdzam na zegarku swoim, żeby nie było problemu. A ja muszę ustawić... Aha. Gdzie jest ekran przerwy? Dobra, cześć Wam, witam po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że naładowaliście bateryjki, chociaż przez te 5 minut to raczej mało tych bateryjek można naładować. Ale ostatnia część zadań przed nami, plus otwarte, które są najciekawsze tego wieczoru, tak myślę. To zadanie 16. Na dwóch bokach trójkąta prostokątnego ABC zbudowano kwadraty. Pole kwadratu zbudowanego na boku BC jest równe 169, a pole kwadratu zbudowanego na boku AC jest równe 25. To zapiszmy to, żeby nam to nigdzie nie uciekło. Tu jest 169 pole, natomiast tutaj mamy pole równe 25. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy to jest prawda czy fałsz, że bok BC ma długość 13. BC, czyli to jest ten bok, że go oznaczę kolorem niebieskim. Jak to obliczyć? No, pole kwadratu to jest po prostu długość boku podniesiona do kwadratu. Jeśli bok mamy tutaj, to wystarczy wyciągnąć pierwiastek ze 169. A zatem A to jest pierwiastek ze 169. Ja te liczby już pamiętam na pamięć i wiem, że to jest 13. Tak, warto posłuchajcie nauczyć się na pamięć tak zwanych kwadratów nastek, czyli wiedzieć na pamięć, ile to jest 11 do kwadratu, 12 do kwadratu, aż tak do 19 do kwadratu. Naprawdę te liczby się przydają. Jeżeli tego nie wiecie, nie znacie, warto sobie to gdzieś zapisać, powtarzać co jakiś czas, bo naprawdę przy pierwiastkach, potęgach się to przydaje. Dokładnie. Ja zapamiętałem na przykład te liczby rozwiązując zadania. Po prostu weszło mi to krew jakoś samo z siebie. Ale jak nie każdy tak ma, a niektórzy może nawet szybciej potrafią to zapamiętać już po jednym obliczeniu. No dobrze, więc to jest prawda, bo to ten bok ma długość 13. Pole kwadratu zbudowanego na boku AB jest równe 144. AB jest tutaj i rysujemy kwadrat. Oczywiście u mnie to będzie bardziej prostokąt, ale uwierzcie na słowo, że to jest kwadrat. Tak równiutko. I tak. Jak możemy to policzyć? No to zobaczcie. Powróćmy jeszcze do tego malutkiego kwadracika. Tutaj mamy długość 13. To ile będzie wynosiła długość tego boku? W zasadzie, czy to jest nam potrzebne? Teraz tak się zastanawiam. Czy możemy na dwa sposoby to rozwiązać? Może zróbmy najpierw na tą metodę, a zaraz powiemy Wam jeszcze o drugiej metodzie. No to tutaj analogicznie pierwiastek z 25 to jest 5. I zobaczcie, mamy tutaj kąt prosty i mamy trójkąt prostokątny. Znamy długość przeciwprostokątnej oraz jednej z przyprostokątnych. To od razu coś, co uczniowie lubią najbardziej, czyli Pitagoras. Czyli nazwijmy sobie może długość tego boku tego kwadratu literką B. Czemu nie? Zatem tak, B do kwadratu... Trzeba uważać, bo nietypowo A to jest przeciwprostokątne, żeby się nie złożyć. A, dokładnie. Ja sobie oznaczam trochę jak chcę... A to trzeba umieć poradzić z różnymi oznaczeniami. Więc... Tak, nie bądźmy niewolnikami symboli. Więc tak, ta przeprostokątna do kwadratu, dodać 5 do kwadratu,
równa się 13 kwadrat. No i co? Zauważcie, że 5 do kwadratu raz 13 kwadrat mamy tutaj, więc nawet nie musimy tego liczyć. To jest 25, a 13 kwadrat to jest 169. Przeniesiemy sobie na drugą stronę 25, zmieniając znak, czyli to jest 169, odjąć 25. Jeśli sobie to odejmiemy, to tak, od szóstki odejmujemy dwójkę, to jest 4, od dziewiątki piątkę to też jest 4, czyli to jest 144. I zauważcie, że nie musimy liczyć długości tego boku, czyli B, czyli nie musimy wyciągać pierwiastka, bo mamy pytanie o pole tego kwadratu. Czyli potem musielibyśmy wynik tak podzielić do kwadratu. Dokładnie, czyli tutaj też jest to zdanie również jest prawdziwe. Tutaj Pitagoras akurat głównym atutem, znajomość tego twierdzenia bardzo nam przydała się. Słuchajcie, żeby jeszcze szybciej zrobić to zdanie tak naprawdę, to można było zauważyć, że mamy też drugą wersję twierdzenia Pitagorasa. No, może jej nie pamiętaliście, ale warto wiedzieć, że nie tylko kwadrat przeciw prostokątnej to jest suma kwadratów przyprostokątnych, ale również pole kwadratu zbudowanego na przeciw prostokątne jest równie na sumie pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątne. To ja oddam Zosi na chwilę. Czyli ja zapiszę wam jedno równanie. Można było od razu napisać, że 25 plus b kwadrat, czyli może napisać sobie to p, że to będzie pole tego wyszukanego tego kwadratu, tak? Plus p to jest to samo co 169. Czyli już. Tak, pisanie, posłuchajcie, bokiem to jest kiepski pomysł. Dobra, to damy tu wyżej 169. Tak? Mhm. I oczywiście z tego równania by nam wyszło dokładnie tyle samo, ale byłoby to troszeczkę szybsza metoda, tak? Dokładnie, ja tutaj akurat zastosowałem taką metodę. Taką może bardziej popularną, podejrzewam, że jednak większość z was nie pamiętała o tej sztuczce. Okej. Okay. Dobrze, no to kolejne, nie? Tak. Kolejne z geometrii. No, nie lubię geometrii. Ale z geometrii chyba rozwiązujesz. Tak? No, ale akurat te zadania sprawiają mi przyjemność. Pole ćwiartki koła przedstawionej na rysunku jest równe 4 pi centymetrów kwadratowych. Pole trójkąta ABC jest równe. To tak, oznaczmy sobie, to jest ćwierć koła, czyli na pewno ta długość jest taka sama jak ta, bo to jest promień koła. Jak promień, to najlepiej zapisać jako R. I pole, znamy pole tej ćwiartki. Zapiszmy jeszcze wzór na pole koła. Pole koła. Tak, posłuchajcie, koło jest takim tematem troszeczkę dziwnym, ponieważ jest to temat, który jest w szkole podstawowej przewidziany, ale do realizacji po egzaminie ósmoklasisty. Jest to znowu temat, który nie obowiązuje na egzaminie ósmoklasisty. Czyli znowu możecie spać spokojnie. Tak, ale już w kolejnym zajęciu też będzie problem, ale dalej wrócimy do rzeczy. Dobrze, wracając tutaj do naszego wzoru, to jest wzór na pole koła, a my mamy ćwierć koła, czyli tak naprawdę mamy 1/4 pola koła, to jest 1/4 pi r kwadrat. Oraz wiemy z treści zadania, że pole tej ćwiartki to jest 4 pi centymetrów kwadratowych. To teraz popatrzcie tylko na to. Jak sobie to uprościć? Otóż na początek proponuję podzielić obie strony przez 4. Pomnożyć. Powiedziałem podzielić? Tak. Okej, okay, przejęzyczenie. Tak bywa, posłuchajcie, bywa. Jedno piszemy, drugie mówimy, a co się myślimy. Okej. Okay. Tu mamy pi r kwadrat, ponieważ 1/4 się zredukuje, a tutaj 4 razy 4, czyli 16 pi centymetrów kwadratowych. Tak, jednostki mnie prześladują. Całość dzielimy przez pi, żeby też tego pi się pozbyć. Zatem r kwadrat równy jest 16 centymetrom kwadratowym. Okej, dobra, ja tak w sumie to robię trochę od końca, bo tak naprawdę mamy policzyć pole trójkąta ABC i zapisując wzór na pole trójkąta, akurat w tym trójkącie, widzicie, to jest trójkąt równoramienny i jeszcze w dodatku prostokątny. A to już na egzaminie ósmoklasisty może być, tak? Pamiętajcie, trójkąt prostokątny, równoramienny, mnożymy dwie przy prostokątnej i dzielimy przez dwa. Tak, ja po prostu zapiszę to w takiej postaci. To jest 1/2 razy wysokość i podstawa. Wysokość to jest r, podstawa też jest r, więc po prostu jest to r kwadrat. No i tutaj już się nie bawię w wyciąganie pierwiastków, chociaż to byłoby dosyć proste, bo to jest 4. Ale mamy r kwadrat tutaj gotowe za darmo, więc jest to po prostu 1/2 razy 16 cm
kwadratowych, co daje nam 8 centymetrów kwadratowych. I to jest odpowiedź B. Jak widzicie, niezbyt trudne zadanie, ale największą pułapką, myślę, było tutaj, że to jest ćwierć koła. Ktoś mógłby się zagalopować i wstawić ten wzór bez tej 1/4. Ciekawe, czy taka odpowiedź by tu była. Aha, jakbym nie wstawił, to wyszłoby mi tutaj, bez zmnożenia przez 4, wyszłoby mi, że r kwadrat to jest 4. Czyli połowa z tego to byłoby 2. 2, czyli okej. Okay. Nie przyjdzieli jak odpowiedzi, aczkolwiek znowu nie byłoby to wynik, ale można by się wtedy zastanowić, zgadza się. Dobra, to teraz chyba znowu się zmieniamy. Okej, okay, tak, teraz kolejne zadanie geometryczne. Tak, i to teraz od razu uprzedzę pytania wasze, posłuchajcie, to jest podobieństwo. Podobieństwa również nie ma na egzaminie ósmoklasisty, ale to jest takie dziwne zdanie, bo połowa może być, a połowa nie. Podpunkt A nie obowiązuje na egzaminie ósmoklasisty, a podpunkt B obowiązuje. Więc nie śpijcie długo, nasi ósmoklasiści. Tak, zaraz zbadamy to. Dwuminutowa drzemka. Dobra. Prostokąty ABCD i KLMN są podobne. Podobieństwo prostokątów określamy po prostu na podstawie długości jego boków, tak? Wiadomo, że wszystkie prostokąty mają kąty 90 stopni, więc kątami się nie musimy przejmować, dlatego zaczynamy od obliczenia długości boków. Dobrze. Tutaj. Ile będziemy mieli tutaj? AD. Wiemy, że 9 to jest NK, czyli tu jest 9, całość ma 9 z tej strony. W takim razie tutaj odejmujemy 2 z tej strony i 2 z tej strony, czyli odejmujemy tak naprawdę 4. I to będzie 5. No, czyli ten bok ma długość 5, natomiast ten bok tutaj, czyli cały bok NM to jest to samo co bok KL, czyli 15. A żeby otrzymać to, ten odcinek, odejmujemy z tej strony 2 i z tej strony 2, czyli odejmujemy 4, czyli wychodzi nam 11. I teraz, żeby sprawdzić, czy te prostokąty są podobne, trzeba sprawdzić, czy boki są proporcjonalne. Czyli jeżeli podzielę 9 przez 5, to powinnam otrzymać, jeszcze nie wiem, czy otrzymam, tyle samo, co jak podzielę 15 przez 11, tak? Czyli dłuższy przez dłuższy, krótszy przez krótszy. Teraz pytanie, czy to jest tyle samo? Widać, że raczej nie, ale jeszcze zobaczmy, co, jak mamy coś takiego, najprościej jest to pomnożyć na krzyż, czyli otrzymujemy 9 razy 11 i chcemy wiedzieć, czy to jest to samo, co 5 razy 15. Posłuchajcie, ja nie będę tego nawet liczyła. Zobaczcie, ta liczba to jest liczba podzielna przez 5, a nawet przez 25, bo obie są podzielne przez 5. A tutaj ani jedna liczba, ani druga nie jest podzielna przez 5. Wobec tego to nie jest liczba podzielna przez 5, a to jest liczba podzielna przez 5. Wobec tego te dwa ułamki są różne. Jak te dwa ułamki są różne, to te dwa też musiały być różne, czyli te prostokąty nie mogą być podobne. Tak? To jest ta część, która była tylko na egzaminie gimnazjalisty. Teraz będziemy się tą drugą częścią zajmowali. Czyli jeszcze raz, boki nie są proporcjonalne, więc trójkąty nie są podobne. Tak? Prostokąty. Tak, prostokąty. Tym razem, posłuchajcie, a jeszcze jedna rzecz. Tu można było tą proporcję użyć inaczej. Ta proporcja mogła wynikać z cechy podobieństwa prostokątów. Wtedy byście mieli, że 11 przez 5 byście sprawdzali, czy to jest tyle samo, co jak podzielimy 15 przez 9. Ale jak wymnożymy na krzyż, widzimy dokładnie tyle samo, co tutaj, tak? To jest druga metoda ułożenia tej proporcji. Obie są, nieważne, z której skorzystacie, wyjdzie wam dobrze. I teraz tak, obwód prostokąta ABCD jest 8 cm mniejszy obwodu prostokąta KLMN. Dobra, ja powiem wam szczerze, mi się tych obwodów liczyć nie chce. Ja po prostu policzę od razu, o ile jeden jest mniejszy od drugiego, tak? Bez liczenia po drodze reszty, tak? Zobaczcie. Powiedzieliśmy wcześniej, że ten bok jest o 4 krótszy od tego boku, prawda? Wobec tego na tym boku tak jakby mamy różnicę 4. Patrzymy na ten bok. Na tym boku też ucinamy 2 cm i 2, czyli razem ucinamy 4 cm, tak? Ten bok jest o 4 cm dłuższy od tego, a ten dłuższy o 4 od tego, tak? I gdyby to był koniec, to była prawda o 8 cm. Ale mamy jeszcze te dwa boki. Znowu, ten
od tego jest dłuższy o 4, czyli znowu nam dodaje to do różnicy 4 i ten od tego też o 4. Czyli różnica długości obwodów to jest 8 na 16. Tak? Nie jest to 8, czyli to jest zdanie fałszywe. Tak? Oczywiście policzenie obwodu nie jest bardzo trudne, można to również zrobić. Trzeba by dodać 5 do 5, do 11 do 11, w drugim prostokącie 9 do 9, do 15 do 15 i odjąć te dwie liczby. Tak? Wyszło Wam wtedy rzeczywiście 16. Ale skoro umiemy to zrobić sprytniej, to nie będziemy już się tymi rachunkami bawić. Dobra. Słuchajcie, to mamy dwie bryły. Ostrosłup i grania stosłup. I wiemy, że mają takie same podstawy. Czyli ja przypomnę, grania stosłup, może narysuję. Grania stosłup ma to do siebie. Ja narysuję grania stosłup. To jest, będzie czworokątny grania stosłup, czyli wygląda podobnie, będzie wygląda podobnie jak prostokątnością. To jest grania stosłup. I obok narysujemy ostrosłup o identycznej podstawie, tak? To jest ostrosłup. Zobaczcie. I chodzi tutaj o wierzchołki, tak? Więc zobaczcie, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery wierzchołki. Tyle samo jest oczywiście tutaj, bo miał identyczne podstawy. Tutaj jest jeszcze jeden na górze, a to na górze są cztery wierzchołki. To oczywiście jest tylko przykład. To nie są, nie musi być ten, nie są, nie musi to być ten sam przypadek, co jest w treści zadania, tak? Ale możecie zaobserwować tutaj pewną rzecz, tak? Jeżeli mamy grania stosłup, to on będzie miał 2x wierzchołków, tak? Jeżeli przez x oznaczymy liczbę wierzchołków na dole, to będzie miał tyle samo na górze, co na dole, czyli 2x. Natomiast ostrosłup będzie miał x i jeszcze jeden na górze. Czyli widział x plus 1. Tak? Czyli jeżeli przez x oznaczyliśmy liczbę wierzchołków w podstawie, to jeden ma x plus 1, a drugi ma 2x. I wiemy, że to jest łącznie 25. Czyli 25 to jest 2x plus x plus 1. Czyli 25 to jest 3x plus 1. Czyli 24 to jest 3x. Czyli x to jest 8. Tak, jest taka odpowiedź. Tyle wierzchołków ma ostrosłup. Znowu, gdybyście chcieli analizować wszystkie przypadki, nie ma problemu, tak? Można wziąć tą liczbę 6 i powiedzieć, że jeżeli ostrosłup miałby 6, to miałby 7 wierzchołków, a grania stosłup, gdyby miał 6, to miałby 12 wierzchołków. Czyli dałoby nam to łącznie 19, jak widać za mało. Trzeba było tak z każdą odpowiedzią po kolei, dopóki nie trafimy na właściwą. Tu na szczęście byłoby to dosyć szybko. 9, a nie 8. Coś tam nie wyszło. Ile? Tak, posłuchajcie, no to pytanie, czytanie rozwiązane do końca. Zgadza się. No gratulujemy osobie, która nam to poprawiła. Zobaczcie, x to była liczba wierzchołków podstawy, prawda? Natomiast tu pytanie było wierzchołki ostrosłupa. Czyli poprawna odpowiedź to jest 9, bo ostrosłup ma o jeden wierzchołek więcej. O, dziękujemy za uwagę. I wiecie, no już straciliśmy ten punkt, ale będziemy... Tak, zobaczcie, podaję do góry jeszcze, tutaj jest jeszcze jeden problem. Tak, oczywiście. Okay. Zobaczcie, tutaj było 6, prawda? Więc tutaj jest, powinno być 6, tak? Czytajcie uważnie polecenia. To jest uwaga do ósmoklasistów, no już gimnazjaliści tego nie poprawia, tak? Więc jeżeli ma 6, ma 6 wszystkich wierzchołków, tak? To w podstawie ma ich 5, tak? Czyli wtedy grania stosów miałby 10 wierzchołków. Czyli to by dawało 16 wierzchołków. Tak? Dobra, posłuchajcie. Teraz zadanie, to jest ostatnie już zadanie testowe, ale dosyć ciekawe. Mamy sześcian o objętości 27 cm sześciennych i usuwamy z niego kostkę o krawędzi 1 cm, tak? Może zanim przejdziemy dalej, ja bym chciała policzyć jedną rzecz. Skoro objętość takiego sześcianu to jest 27 cm, to możemy z tego obliczyć długość krawędzi tego sześcianu. I to jest objętość 27, to jest tyle samo, co a do potęgi trzeciej. Tak? No bo objętość sześcianu, sześcian ma wszystkie krawędzie tej samej długości. Możemy sobie taki sześcianik mały narysować tutaj. Tak?
Mnożymy wszystkie krawędzie, trzeba się, trzy różne krawędzie, tak? Czyli mnożymy dwie krawędzie podstawy i jedną wysokość, tak? Czyli A w takim wypadku to jest 3, powinniście dobrze widzieć, że 3 do potęgi trzeciej to jest 27. Tak? Dobra. Czyli to jest tak naprawdę taki sześcian 3 na 3 na 3. Z 3 na 3 na 3. Nie wiem, czy wam to coś przypomina, ale mi owszem. Jest taka gra, taka zabawka, która nazywa się Kostką Rubika. Ja bardzo dobrze tą sytuację obrazuję. Teraz mamy małą przerwę techniczną, bo chcemy wam to pokazać, tak? Słuchajcie, to jest kostka Rubika. Zauważcie, że ona ma tutaj 3 kostki w krawędzi, 3 w krawędzi oraz 3 tutaj w krawędzi, tak? Czyli ona się dokładnie składa z 27 sześcianików. Jednego nie widać, bo jedno jest w samym środku, tak? Ale mechanizm jest ten sam. I w zasadzie było powiedziane, że wyjęto z tego taką kostkę 1 na 1 na 1, to odpowiada, posłuchajcie, jednemu takiemu małemu tutaj fragmentowi. I było powiedziane, że ta kostka, wyjęto ją ze ściany, czyli nie z samego środka, oraz że ta kostka nie dotyka żadnej krawędzi, tak? To oznacza, że ona musiała być ze środka. Czyli w naszym przypadku, jeżeli byśmy chcieli którąś z tych, to by była ta tutaj, tak? Czyli jeżeli z tej ściany, to byśmy tą kostkę tutaj wyjmowali. Dobra, teraz wrócimy do zadania. Ziup, i w górę kamera, i przejście, dobra. I akcja. Dobra. Posłuchajcie, to jak to wygląda? Spróbuję to narysować tutaj. Niestety nie jest to takie proste, żeby to... Czyli to jest przednia ściana, tak? Posłuchajcie. I w tej ścianie będziemy wycinali dziurę. To jest ta dziura. Ona ma wielkość 1 na 1 na 1. Tego nie wiem, są takie... To jest wycięte tutaj, tak? Wycięte i tutaj widać fragment, tak? Staram się jak najwierniej tu oddać. No, oczywiście tutaj są... To jest sześcian, tak? Czyli jest ta sytuacja, którą my mamy tutaj. I teraz musimy obliczyć pole powierzchni tej bryły, która nam powstanie, dobra? Zanim to obliczymy sobie po prostu pole powierzchni sześcianu. Pole powierzchni sześcianu, tak jak pole i sześciak sześcianu, tego dużego, to będzie 6 razy pole jednej ściany. Pole jednej ściany to jest 3 na 3, czyli 9. 6 razy 9 to jest 54. Zobaczcie, na podstawie tego można już zauważyć jedną rzecz. Mamy jedną odpowiedź taką samą oraz dwie większe. Tak? Gdybyśmy mogli jakoś... Zastanówmy się, teraz musimy, czy ta pole powierzchni będzie większe czy mniejsze. Tak? Wiesz? Jak myślisz, Patryk? Aha, okej, to pytanie do mnie. No dobra. Uważam, że większe. Większe. Zgadza się, większe, bo zobaczcie. My wcale, to jest ważna rzecz, my nie odejmujemy pola tych wszystkich ścian, które są w głąb, tak? To było tak, jak była objętość. Przy objętościach, jak coś wycinam, rzeczywiście odejmujemy. Natomiast przy polu powierzchni Nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest, tak? Co tutaj się dzieje? My mamy to pole 54, tak? I posłuchajcie. My wycięliśmy jedną ścianę. Tej ściany tutaj nie ma, prawda? Ze z przodu. Mhm. Czyli odejmujemy tą ścianę jedną z przodu, tak? Mhm. I zobaczcie. Odjęliśmy pole jednej ściany. Ja na razie nie piszę, ile to jest specjalnie, bo chcę to pokazać jedną rzecz. A w głąb mamy raz, dwa, trzy, cztery ściany boczne i jedną tutaj z tyłu, tak? Czyli dodajemy za to pola pięciu ścian, tak? Czyli jeżeli wycięliśmy ten mały sześcian, to pozbyliśmy się tutaj takiej warstwy z przodu. O, to jest, tego się pozbyliśmy, tego już nie mamy, tak? Natomiast mamy w środku pięć innych ścian. Wszystkie ściany są tej samej wielkości, więc ja zapiszę, to jest tak naprawdę 54 plus pola czterech ścian. Tak? Dobra. No i teraz pytanie, jakie jest pole tej jednej ściany? No nie będzie to już 9, tak jak poprzednio. Wiemy, że krawędź to jest 1, tak? Czyli S, czyli pole jednej ściany, to jest 1 razy 1, czyli 1, tak? Czyli jeżeli do 54 dodamy 4 razy 1, to otrzymamy 58. Czy to jest poprawna odpowiedź? Tak? Czyli pamiętajcie, jeżeli są objętości, to wycinając odejmujemy. Natomiast jeżeli to nie są objętości, tylko pola powierzchni, to trzeba uważać, bo niektóre rzeczy odejmujemy, tak jak tutaj tą ścianę, ale inne dodajemy, mimo że się zagłębiamy w głąb. Dobra. Dobrze. Oho,
Zaraz zaczynamy. Dowód. Teraz może ukryjmy jeszcze ten numer zadania, bo on nam będzie przeszkadzał. Dobrze. Żebyśmy mieli jak najwięcej miejsca, tylko się da. Uwaga, dowód. Tak, słuchajcie, zadanie na dowód. Dosyć ciekawe, zadanie geometryczne. Na przystawań, tak? Czyli mamy trójkąt równoramienny. Ja sobie powiedziałam, że te dwa boki są tej samej długości. Oraz wiemy, że ten okrąg jest wpisany do tego trójkąta. Tak? Znowu okręgu wpisanego do trójkąta na egzaminie ósmoklasisty nie będzie, tak? Ale samo przystawanie trójkątów będzie, więc warto, żebyście posłuchali, drodzy ósmoklasisty. Dobrze. I teraz tak. To, czego ósmoklasista może nie widzieć, to ja to od razu narysuję, to na przykład, że są punkty styczności. Czyli mamy tu kąty proste, tak? Mam uzasadnić, że trójkąty ASM, czyli ten trójkąt, oraz trójkąt PBS, czyli ten trójkąt, są przystające. Trójkąty przystające w matematyce to są trójkąty identyczne. Czyli takie, które mają wszystko takie samo. Zresztą figury przystające ogólnie są figury identyczne w matematyce. Czyli musielibyśmy powiedzieć coś o długościach boków i miarach kątów tych dwóch trójkątów, żeby uzasadnić, że one są przystające. W przypadku przystawania mamy coś takiego jak cechy przystawania. Czyli mamy pewne zestawy warunków, które wystarczają nam, aby określić, czy figury są przystające. One są trochę inne od cech podobieństwa, więc nie należy ich mylić. Mamy cechę BBB. To jest cecha bok, która mówi nam, że dwa trójkąty są przystające, jeżeli wszystkie ich boki są tej samej długości. Wszystkie mamy, możemy powiedzieć, że ten jest taki sam jak ten jest taki sam jak ten, a ten taki sam jak ten. Jeżeli byśmy takie trzy równości umieli uzasadnić, to byśmy wiedzieli, że one są przystające z cechy bok. Mamy jeszcze cechę bok, kąt bok. Tak? Czyli wiemy, że dwa boki są równe, ten bok jest równy temu oraz ten temu, a kąty między nimi są równe. Uwaga, pomiędzy tymi bokami. Tak? I ostatnia cecha, czyli cecha KBK. Znowu dwa kąty i bok pomiędzy nimi. Tak? To było takie szybkie wspomnienie cech przystawania. A teraz postaramy się znaleźć jakiekolwiek tutaj zależności. Co my wiemy, że tutaj jest takie samo? Posłuchajcie, skoro to jest okrąg, to są promienie. Czyli ten odcinek i ten odcinek są tej samej długości. Tak? Ja to napiszę w punkcie pierwszym. Czego dowodu? Że SM jest równe SP. Tak? I mogę napisać, dlaczego to są promienie okręgu. Dobrze. Posłuchajcie, ja opowiem o samym zadaniu, a potem, jeżeli będziecie mieli pytania do tego zadania, bo wiem, że to zadanie wzbudza emocje, to postaram się na wszystkie wasze pytania i wątpliwości odpowiedzieć, dobra? Ale pokażę wam rozwiązanie od początku do końca, a potem chętnie odpowiem na komentarze, więc jeżeli macie jakieś pytania co do tego zadania, to zachęcam was, żebyście pytali się, a my postaramy się odpowiedzieć, dobra? Ale najpierw pokażę rozwiązanie jedno. Druga rzecz, którą już wiemy, to jest to, że są kąty proste, tak? Czyli wiemy, że ten kąt, kąt AMS jest taki sam jak kąt SPB, tak? I to się dzieje tak dlatego, że są punkty styczności, tak? Czyli promień jest poprowadzony, jest prostopadły do stycznej w punkcie styczności, tak? Czyli punkty styczności. Tak, i zobaczcie, wiemy już, że równe są dwa, mamy jedną parę równych boków i jedną parę równych kątów. To, co my musimy w tym zdaniu zrobić dalej, to żeby skorzystać z jednej z tych dwóch cech, bo skoro mamy już jakiś kąt, to będziemy się tego kąta trzymać, tak? To musimy uzasadnić równość pewnych dwóch boków albo równość pewnych dwóch kątów. Skoro to ma do siebie przylegać, to powinniśmy uzasadnić albo, że ten odcinek jest równy temu odcinkowi, albo, że ten kąt jest równy temu kątowi. Tak? Obie rzeczy da się uzasadnić.
Obie są możliwe do uzasadnienia. Ja zacznę od uzasadnienia, dlaczego te dwa kąty są równe, dobrze? Ale potem pokażę Wam też szybko, jak uzasadnić, że te boki są równe, dobrze? Naprawdę rozwiązań tego zadania może być bardzo dużo, więc jak macie trochę inny dowód, to się tym za bardzo nie przejmujcie, tak? Natomiast ważne jest to, że da się różnie robić, tak? Do tych kątów jest się trudno dostać. One nie są wierzchołkowe, tak jakbyśmy chcieli, niestety, bo zobaczcie, że te odcinki się nie przedłużają, więc trudno będzie się do tego dostać. Ale możemy zacząć od tych kątów, a jak będziemy mieli te kąty, to będziemy mogli coś powiedzieć o tych kątach tutaj. Dobrze. Więc ja napiszę sobie, że ten kąt tutaj ma miarę gamma, dobra? I będę chciała Wam obliczyć, że ten kąt również będzie miał miarę gamma, dobrze? Jeżeli nie miarę gamma, powiedziałam gamma, napisałam alfa, oczywiście trzymamy się alfa, tak? Dobra, czyli zobaczcie, jeżeli tam jest kąt alfa, to cały kąt, jaką będzie miał miarę? To jest trudna część dosyć zadania. MAP będzie dwa razy większe, będzie miał miarę 2 alfa. To się dzieje tak dlatego, że środek okręgu wpisanego w trójkąt leży na punkcie przecięcia dwusiecznych, tak? Ja napiszę tutaj, że AS dwusieczna. Tak? Czyli wiemy tak naprawdę, że ten kąt to jest 2 alfa, tak? Teraz popatrzmy sobie na drugą stronę. Teraz chcielibyśmy coś powiedzieć o tym kącie, prawda? To znowu będzie połowa całego kąta. No więc co my wiemy w ogóle o tym całym kącie? Bo musimy dostać się najpierw do tego całego kąta. Ja znowu wezmę sobie jakiś ładny kolor. Może zielony? Nie było jeszcze zielonego. Dobra. To zobaczcie. Ta część. Czyli teraz popatrzymy sobie na ten kąt, tak? Ten kąt tutaj, czyli kąt N. Co my o nim wiemy? On będzie taki sam jak ten kąt tutaj, zauważcie. Bo to jest trójkąt równoramienny. W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są takie same. Czyli to też będzie 2 alfa. Tak? I to można napisać, albo że trójkąt jest równoramienny, albo w skrócie napiszę, że AC to jest to samo co BC. Tak? No i teraz analogicznie, jak tutaj była to dwusieczna, to też to będzie dwusieczna, bo znowu jest to środek okręgu wpisanego. Czyli tutaj napiszemy, że ten kąt, ta część w punkcie piątym, że kąt PBS to jest to samo, co jedna druga razy 2 alfa, czyli alfa, tak? I znowu BS to jest dwusieczne, nasze uzasadnienie. Tam Patryk jeszcze się mieszcza? Jeszcze nie mieszcza. Jeszcze się mieści. Dobra. Tak, a dwusieczna dzieli nam kąt na dwie równe części. Tak, to trzeba, warto wiedzieć, dwusieczna dzieli kąt na dwie równe części, tak? I to jest jedna z rzeczy, które można było trochę ominąć tą dwusieczną, ale trudno było za nie bez tego zrobić, tak? Czyli zobaczcie, ten kąt też ma tutaj miarę alfa, tak? To jest to, co właśnie nam się udało obliczyć. Tu jest alfa i tu jest alfa. No i teraz tak, zobaczcie. Skoro ten kąt jest równy temu, a ten kąt jest równy temu, to czy te dwa kąty muszą być takie same? No, muszą być. Muszą być, tak? Zauważcie, że wszystkie kolory mi się skończyły. Dobra. Cała paleta kolorów. Dobra, cała paleta kolorów, ale nie mogę się zdecydować. Dobra, weźmiemy taki żółty. Zobaczcie, tutaj mamy 90 stopni, tu mamy alfę, więc tutaj sumę kątów w trójkącie będzie 90 stopni minus alfa, prawda? I to samo będzie tutaj, 90 stopni minus alfa. Bo do 180 tak. Musimy... Czyli to napiszemy, punkt szósty, że kąt ASM to jest 180 stopni minus 90 stopni, tak? To jest dowód, więc rozpisujemy wszystko po kolei. Minus alfa, czyli 90 stopni minus alfa. Tak? I to jest znowu suma miar kątów w trójkącie. Ja napiszę trójkąt ASM. Tak? W skrócie. I to samo w punkcie siódmym. Praktycznie trzeba po to powtórzyć. Mówimy teraz o kącie tym tutaj.
czyli koncie PSB, PSB, to jest znowu od 180, czyli sumę miar kątów w trójkącie, odejmujemy ten kąt prosty tutaj, czyli 90 stopni, oraz kąt tutaj alfa i otrzymujemy, że to jest 90 stopni minus alfa. I to jest suma miar kątów w trójkącie, tylko teraz w tym trójkącie tutaj, czyli trójkącie P, B, S. Tak? Tak, posłuchajcie, tak jak mówiłam, dowodów jest mnóstwo. Ja jeszcze powiem o kilku różnych pomysłach, które można było zastosować i na pewno się odniosę do waszych pomysłów, tak? Bo uważam, że to jest właśnie najcenniejsza rzecz, którą mogę zrobić, to więc jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie je w komentarzach. Andrzej je czyta i nam na bieżąco będzie relacjonował, co piszecie. Dobra. I teraz zobaczcie. Wiemy, że te kąty są równe, prawda? To ja może napiszę jeszcze w punkcie 8, żeby to było jasne, że kąt ASM, ASM jest taki sam jak kąt PSB, tak? I to jest dlatego, że mamy punkty 6 i 7, to są te same wyrażenia algebraiczne, tak? I teraz wreszcie można napisać tą metodą, którą ja wybrałam, że te trójkąty przystają. Czyli trójkąt ASM, ASM przystaje. Przystawanie się oznacza takimi trzema kreskami. Do trójkąta PBS, P, albo PSB, żeby było tak samo jak tutaj. I to jest tak. Cecha przystawania, którą wybraliśmy. My wybraliśmy chyba tak KBK, z tego co pamiętam. No i równości. Wiemy, że kąty te są równe z punktu 8. Na samym początku napisaliśmy, że boki są równe oraz te poprzednie kąty są. Czyli 2 i 1. Chyba idealnie się zmieści. A, tak, bo już Patryk próbował krzyczeć, że zaraz się nie zmieszczę, no ale kwadracik jeszcze zmieszczę tutaj, dobra? To jest koniec dowodu. Ale posłuchajcie, czyli jeszcze raz. Jedną z metod jest pokazanie, że te promienie są równe, tak? To są boki równe. Tu kąty są równe, bo jeszcze są kąty proste, dlatego, że ten okrąg jest wpisany. A potem ustalić, że te kąty są równe, tak? To najprościej zrobić w ten sposób, że można pokazać, że jeżeli ten kąt ma alfa, to cały ma 2 alfa. Tutaj też jest 2 alfa, bo to jest tylko równoramienny. Czyli tutaj to jest połowa znowu, bo to jest dwusieczna. Czyli te kąty są równe. Jak te kąty są równe, to te kąty również będą równe. Więc że właśnie tutaj bardzo dużo pytań. Dużo pytań. Zaraz będę się do nich powoli odnosiła, dobrze? Bo chcę... Tak, nie będę już kolejnych rozwiązań pisała tak szczegółowo jak teraz, tak? To jest coś takiego, co można by napisać na egzaminie, ale opowiem, postaram się odpowiedzieć na wasze pytania odnośnie tych rozwiązań. Odniosę się najpierw do jednego pytania, czy takie coś się może na egzaminie ósmoklasisty pojawić. Dowód i owszem, ale bez okręgu wpisanego. Okrąg wpisany nie jest pojęciem, które się na egzaminie ósmoklasisty może pojawić. Natomiast samo dowodzenie i owszem się pojawia. Co do pisania dowodów w punktach, ja taką metodę po prostu polecam. Bo to porządkuje, pozwala klarowny dowód musi być po prostu klarowny, musi być wszystko uzasadnione, musi być to porządnie opisane. Tak? Więc moim zdaniem, jeżeli piszemy w punktach, to jest duża szansa, że nie zgubimy nic ważnego i wszystko po drodze uzasadnimy. Tak? Więc ja wam polecam metodę pisania w punktach, ale nie jest to niezbędne. Tak? Zwłaszcza w przypadku rachunku kątów taka metoda się przydaje. Tak? Dobrze. I teraz tak. Co tu można było zrobić inaczej? Po pierwsze pojawiło się jedno ważne pytanie. Czy jeżeli powiemy, że te dwa trójkąty mają równe kąty, to czy to wystarcza? Posłuchajcie. To jest tak zwana cecha kąt-kąt albo kąt-kąt-kąt. I to nie jest cecha podobieństwa, to nie jest cecha przystawania, cecha podobieństwa, tak? Więc samo uzasadnienie równości kątów nie daje nam rezultatu. Zauważcie, że jeżeli ja mam trójkąty równoboczne, mam taki trójkąt równoboczny i taki, to oba trójkąty mają takie same miary kątów, prawda? Mhm. Ale nie są identyczne. Widać, że jeden jest większy od drugiego, prawda? I to samo jest z przystawaniem. Przystawanie wymaga takiej samej wielkości, natomiast podobieństwo, czyli cecha kąt-kąt albo kąt-kąt-kąt inaczej, nie daje nam tego samego rozmiaru. Natomiast, gdyby ktoś napisał, że kąty są takie same, więc trójkąty są podobne, a skala tego podobieństwa jest równa 1,
to jest już uzasadnienie przystawania, tak? Bo bo figury, które są podobne w skali 1, są trójkątami przystającymi. Tak? Więc to by było poprawne rozwiązanie. Tak? A teraz odwracam się, bo muszę czytać, co do mnie piszecie, tak? Ale to bardzo dobrze, że zadajecie pytania. Przeczytam. A jak napisałem, że ostatni warunek to jest to, że bok AM i NB są równe. AM i NB, jeżeli już to PB. Dobra, to teraz odwołuję się do tych pytań. Bo, posłuchajcie, bo rzeczywiście, ja skorzystałam tutaj z cechy kąt bok kąt, prawda? Można to zadanie zrobić równie dobrze, korzystając z cechy bok kąt bok. Trzeba tylko umieć uzasadnić, dlaczego te boki są równe. Jest takie twierdzenie, które nie jest obowiązkowe nawet w gimnazjum, ale może się, bardzo możliwe, że się z nim spotkaliście. Zobaczcie, ten odcinek jest taki sam jak ten odcinek, bo styczne są poprowadzone z jednego punktu. Czyli te odcinki są takie same, się czasami nazywa twierdzeniem o czapeczkach krasnoludków. I teraz można powiedzieć, że jeżeli ten odcinek jest taki sam jak ten, ponieważ to jest trójkąt równoramienny, czyli to wszystko jest symetryczne. Tak? Tutaj mogę narysować sobie oś symetrii tego rysunku i to, co jest po prawej stronie, musi być takie samo, co jest po lewej stronie. Czyli te odcinki rzeczywiście są takie same. I to była też poprawna metoda uzasadnienia, że te trójkąty są przystające. Tak? Gdyby ktoś chciał, to można to też udowodnić inaczej. Jeżeli popatrzycie sobie na ten odcinek, oraz ten odcinek, ja może teraz już trochę się tutaj zrobiło chaotycznie, na pomarańczowo narysuję. Jeżeli patrzycie na te dwa odcinki, to są odcinki, są te fragmenty dwusiecznych poprowadzone do środka okręgu. I zobaczcie, ten odcinek oraz ten też są symetryczne względem tej osi, prawda? Wobec tego one będą równe, czyli ten odcinek musi być równy temu odcinkowi. I to jak najprzyjemniej jest symetryczne, jest wystarczające uzasadnienie. I teraz można powiedzieć, że te odcinki są takiej samej długości, bo to wynika z twierdzenia Pitagorasa. Mamy kąt prosty, mamy dwa boki, czyli trzecie boki będą takie same. Tak? I wtedy korzystamy z cechy bok, kąt, bok. Wreszcie, gdybyście uzasadnili, że wszystkie boki oraz wszystkie kąty tych trójkątów są takie same, poprawnie, to też to jest uzasadnienie przystawania. Po prostu cechy dają nam mniejsze zestawy, którymi możemy się posługiwać. Dobra, czytam kolejne pytanie. Czy miary kątów też się do tego zaliczają? Miałam na myśli zadania z uzasadnieniem, na przykład równości miar kątów. Chyba nie rozumiem tego pytania. Może chodziło o podobieństwo kąt. Tak mi się mówi. Wydaje, że... Nie jestem pewien. Nie, więc nie wiem, czy to jest pytanie, ale jeżeli się dowiemy, to bardzo chętnie... Musiałabym uszczegółowić tego pytania poprosić, bo nadal nie wiem. Posłuchajcie, czyli jeszcze raz. Te trójkąty, czy możemy uzasadnić, że te trójkąty do siebie przystają? Można korzystać tutaj z różnych cech. Generalnie pozostawiam z tego, że to jest trójkąt równoramienny, z tego, że są to dwusieczne, z tego, że są kąty proste, z tego, że te odcinki są równe, bo są to promienie okręgu, tak? Jeszcze jedno rozwiązanie, o którym słyszałam i było fajne, i może też się tak rozwiązywali, to można uzasadnić, że ten trójkąt tutaj przystaje do tego trójkąta tutaj. Tak? Jak uzasadnimy, że te dwa trójkąty przystają, a potem uzasadnimy, że ten trójkąt przystaje do tego, to też będzie dowód. Tak? Uzasadnimy, że to przystaje do tego, a to przystaje do tego, to oznacza, że te trójkąty też będą przystające. Tak? Można tak było tak zrobić w dwóch krokach, więc jeżeli komuś było prościej, to nie ma problemu, tak? Proszę, zobaczcie, ten trójkąt i ten są symetryczne, więc przystawanie mamy za darmo de facto, tak? Natomiast tutaj możemy zauważyć, że te boki są takie same, to jest wspólny bok, tak? Te kąty są takie same, więc możemy może zrobić to troszeczkę szybciej. Dobra, o teraz, jeszcze mamy jedno pytanie. Czy możliwe, że kąt PSM ma miarę 120 nie ten, stopni. Nie ten, PSM. O, właśnie, PSM, dobra, widzicie, PSM, tak. Czy to jest możliwe, że to miało 120 stopni? A więc nie, posłuchajcie. To nie jest prawda. To by było, tak by było tylko wtedy, gdyby to był trójkąt równoboczny.
A nawet nie widać, żeby było równoważne. Bo słuchajcie, rzeczą, której nie wolno wam robić w zajęciach dowodowych, to jest właśnie mierzenie czegoś na oko, tak? I mówienie, że te odcinki wyglądają na takie same, to są takie same, tak? Zobaczcie, że ten kąt, ja podejrzewam, że wiem, skąd to się wzięło. Jeżeli popatrzycie sobie na ten kąt, tak? Tutaj, tak? Na ten kąt po tej stronie, to one rzeczywiście są identyczne. Ale ten trzeci kąt tutaj, on nie będzie identyczny. Więc nie możemy obliczyć tego kąta, dzieląc wszystko przez trzy, tak? Bo ten kąt i ten są różnej miary. Czyli niestety to nie jest poprawne. Dobra. Posłuchajcie. Ponieważ to zajęcie było rzeczywiście ważne, posiedzieliśmy na nie dużo czasu, ale teraz jeszcze mamy dwa zajęcia do omówienia, to wracamy do przygotowanych rzeczy. Dobrze, słuchajcie, to było bardzo długie i wyczerpujące, jak Zosia opowie dowód i to wytłumaczy, no to faktycznie zrozumieć można i tyle możliwości, ale czas nas goni. Myśleliśmy, że po prostu nie będziemy mieć czasu, że starczy nam tyle czasu, że jeszcze zdążymy. Dobra, a teraz są już prostsze zadania, mimo że więcej punktów, więc myślę, że z nimi pójdzie szybciej. Bardziej standardowe. Dobra. Oczywiście. To tak, mamy teraz zadanie, że na statku wycieczkowym są 33 miejsca dla pasażerów. Uczniowie klas 3A i 3B planują wycieczkę tym statkiem. W każdej z tych klas jest mniej niż 33 uczniów. Aby wszystkie miejsca dla pasażerów były na statku zajęte, należy do wszystkich uczniów klasy 3A dołączyć 1/3. To już czas nagli, więc zaczynajmy od tego. Na statku są 33 miejsca. Możemy to zapisać. Warto sobie dane wypisać zawsze, żeby się nie zgubić w takiej dużej, długiej trasie. Dobrze, no to teraz idziemy dalej. Trzeba policzyć oczywiście, ile osób jest w klasie 3A i 3B. I żeby wszystkie miejsca były zajęte, to należy do wszystkich uczniów klasy 3 dołączyć 1/3 uczniów klasy 3B. Więc ja proponuję tutaj sobie wprowadzić dwie zmienne. X, czyli liczbę uczniów, ja będę pisał bardzo skrótowo, bo wiadomo, o co chodzi, 3A, oraz Y, to będzie liczba uczniów klasy 3B. I teraz, aby wszystkie miejsca były zajęte, to należy wszystkich uczniów z klasy A, czyli X, dołączyć 1/3 uczniów z klasy 3B. I wtedy wszystkie 33 miejsc będą zajęte. Albo też jest druga możliwość, że do wszystkich uczniów klasy B, czyli do Y, bo to jest są liczba uczniów klasy B, należy dołączyć 1/4 uczniów klasy 3A. Ja to napiszę tutaj, w ten sposób, aby się zgadzało mniej więcej X z X, Y z Y. I to jest też 33, bo zajmiemy wszystkie miejsca. Robimy taką klamerkę, mamy dwie niewiadome i dwa równania, czyli mamy układ równań. To ponownie nie znajdzie się układ równań na teście ósmoklasisty, więc możecie być spokojni. Jak to policzyć? No jest kilka metod, w zasadzie tak, ja znam przynajmniej dwie, ale chciałbym to obliczyć metodą przeciwnych współczynników, więc na początek ja sobie może pomnożę to przez 3, jedno z tych równań, obie strony tego równania. Tutaj pisząc obok dostaję 3x, dodać y, 3 razy 3, 33 razy 3 to jest 99, łatwo policzyć. Natomiast tutaj bez zmian 1/4 x, dodać y, równa się 33. Dobrze, to teraz w takim razie mogę sobie te dwa równania odjąć, żeby pozbyć się tego y stąd. Wtedy mam 3x odjąć 1/4 y. Jeżeli was to dziwi, posłuchajcie to, jeżeli nie spotkaliście się z tym, mogliście się spotkać tylko z dodawaniem stronami, można również dobrze odejmować stronami, tak. Ale gdybyśmy pomnożyli drugie równanie przez minus 1 i dodali stronami, to wyszłoby na tyle samo. Dobrze, jest po prostu 3x dodać, odjąć, przepraszam, 1/4 x'a też, bo chyba powiedziałem y. No i 99 odjąć 33 to jest 66. Dobrze, to teraz sprowadźmy sobie do wspólnego mianownika i wykonajmy odejmowanie. Więc to jest 12 czwartych, 3 to 12 czwartych, więc 12 odjęć 1 to jest 11 czwartych x'a i to ma być równe 66. Ok, już się powoli przestaje mieścić. Ale musimy się wrócić tam gdzieś. Tak, na szczęście mam kolory, więc mogę sobie tutaj ładnie to wszystko oddzielić. Ale jeszcze gdyby wam się coś takiego na egzaminie zdarzyło, to warto zrobić ramki, numerki, żeby było wiadomo, w jakiej kolejności to liczyliście. Dokładnie. Tutaj trochę chaotycznie, ale przypiszę jeszcze raz to, co było wcześniej. I aby sobie obliczyć to wyrażenie,
to muszę pomnożyć przez odwrotność, czyli przez 4 jedenaste. No i teraz zmienię kolor i dostaję, że x to jest równe 66 razy 4 jedenaste. Od razu mi się rzuca w oczy to, że 11 z 66 mogę skrócić. Tak, posłuchajcie, jeżeli się da, to skracajcie, bo to potem mniejsze liczby są, mniejsza prawdopodobieństwo, że się pomylić. Więc dobrze to założyłeś, Patryk. Dokładnie. Więc tutaj jak podzielimy sobie, to mamy po prostu 6 i mamy 6 razy 4, czyli 24. Ok, to jest x, czyli to jest liczba uczniów klasy A. Ile uczniów jest w każdej z tych klas? Czyli musimy policzyć też, ile jest uczniów w tej drugiej klasie. W jaki sposób to zrobić? Najlepiej wykorzystać któreś z tych równań. Podstawić po prostu w miejsce x i sprawdzić. Wybieramy najprostsze, to znaczy subiektywnie najprostsze. Ja wybiorę chyba to, bo nie ma ułamków. Tak myślę. Tak, ułamki to wróg człowieka. Więc podstawiam. Mamy 3 razy 24 dodać y równa się 99. Ułamki wróg człowieka. No cóż. Po wymnożeniu dostajemy 73, tak? 72. 72, okej, okay. O jedno się pomyliłem. Bo słuchajcie, jeżeli rozwiązujecie takie zadania, to uważajcie na jedną rzecz. Jeżeli tu mowa o ludziach i wyjdzie wam pół człowieka, to znaczy, że trzeba znaleźć błąd w swoim rozwiązaniu, tak? Aha. Ale patrzeć na takie wyniki, czy one mają jakikolwiek sens. Jeżeli nie mają sensu, to warto sprawdzić, co zrobiliście. Jeszcze raz. Dokładnie, albo jak wyjdzie wam minus 5 ludzi na statku. Tak, minus 5 ludzi na statku to też nie jest dobry wynik. Dobrze, po przeniesieniu, tutaj jeszcze widać, co piszę, więc po przeniesieniu od 72 na prawą stronę ze zmienionym znakiem, dostajemy 99 odjąć 72, czyli jest to 27, dokładnie. Okej, okay. Czy to jest poprawne rozwiązanie? Otóż zobaczcie, że w każdej z tych klas jest mniej niż 33 uczniów, to jest dodatkowy warunek w zadaniu, który akurat my spełniamy jak najbardziej, więc to jest rozwiązanie naszego układu równań, a jednocześnie rozwiązanie naszego problemu postawionego treści. To było zaindeksowane. Myślę, że dałoby się je na siłę zrobić za pomocą równania, ale nie byłoby to naturalne, więc raczej to na układ równań. Jedną rzecz, którą mogliście tu zrobić, mogliście sprawdzać różne możliwości. Metoda prób i błędów jest zaliczana na egzaminie, więc też byłoby to zaliczone, tylko ważne jest to, żebyście mieli też próby i błędy, czyli musiały być też błędne próby i sprawdzenia tych warunków zadań, tak? No, czy trafilibyście akurat dwie liczby, dwie różne liczby tak naraz, ale no, no cóż. Ale jak ktoś jest zdesperowany, to tak przyliczy. Do odważnych świat należy. Są 33 możliwości tylko. Spokojnie. No właśnie. I przechodzimy do ostatniego zadania. Tak. Posłuchajcie. Na rysunku przedstawiono fragment siatki graniastu słupa prawidłowego trójkątnego. Mamy pole trójkąta oraz pole prostokąta i mamy obliczyć objętość tego graniastu słupa. My do tego zadania przygotowaliśmy dla was pewną ciekawą rzecz, więc teraz wam to pokażemy. Odpalam już. Tak, chwila techniczna, bo musimy to uruchomić. Posłuchajcie. Dobrze, kontynuuj, Zosiu. Tak, w tym zadaniu mamy graniastosłup prawidłowy trójkątny. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj czworokąt oraz trójkąt, więc musimy zacząć od poprawnego zidentyfikowania, co tutaj jest podstawą, a co tutaj jest ścianą boczną. W ogóle to, że on jest trójkątny, nie jest rzeczą niezbędną w tym zadaniu. Ta dana nie jest tutaj niezbędna. Zauważcie, że jeżeli to jest graniastosłup i mamy ścianę, która nie jest czworokątem, to ta ściana musi być podstawą, tak? Czyli wiemy, że ten trójkąt równoboczny jest podstawą tego... O nie! Przygotowaliśmy dla was piękną animację składania tego pudełka, ale obawiam się niestety, że... Chyba nam nie zadziała. O, poczekajcie sekundę. Chyba jednak tak. Okay. Jest nadzieja, że jednak zadziała. To jest najgorsze. już. Dobra. Tylko... Tak, już za chwilę... Zaraz wam pokażemy. Chciałabym wam pokazać coś na ten temat. Dobra. I posłuchajcie. Teraz udało się wreszcie. Warto było czekać, mam nadzieję. Posłuchajcie. To jest ten sam rysunek, który był tam, tylko w kolorze. Tak? Ale powiedzieliśmy, że już to jest podstawa, tak? To jest ściana boczna. To jest graniastosłup prawidłowy. Wszystkie jego ściany boczne będą identyczne. Oczywiście można je tutaj, będziemy musieli stworzyć tą siatkę od początku do końca. Możemy tutaj dokleić po prostu jeszcze dwa takie same prostokąty, tak?
Czyli teraz mamy wszystkie ściany boczne, jedną podstawę, brakuje nam jeszcze drugiej podstawy, tak? Czy to jest cała siatka? Oczywiście siatek jest dużo, tak? Jedna bryła może mieć więcej niż jedną siatkę. Wobec tego nie przejmujcie się, jeżeli wy sobie wyobraziliście inaczej na egzaminie rozrysowaliście, też byłoby to dobrze, tak? To jest siatka płaskiej figury, płaskiej bryły. I teraz przejdę do widoku trójwymiarowego, bo ten program na to pozwala. O, poczekajcie, to było tak, bo to nie jest takie proste. O nie, przekręciłam to chyba do góry nogami. Czekajcie, sekundę, się przestanę kręcić może. O. Coś nam się... jest dobra. I zaraz, zobaczcie. Czyli to jest... Czyli to jest ta siatka, tylko teraz widoczna pod pewnym kątem, tak? Widzicie? Tu mamy taką płaską powierzchnię, na której jest narysowana, to jest kartka, my ją tutaj widzimy od boku, żeby wam pokazać, jak to się składa. O, zobaczcie. Tak? Czyli to jest pudełko, które składamy, tak? Czyli to jest dolna podstawa, to jest górna podstawa, jeszcze raz. Tak? Czy to jest ta bryła, którą mamy na myśli, prawda? Mhm. Więc słuchajcie, co jest ważne w tym zadaniu, to co, czym jest wysokość, tak? Zobaczcie, wysokość, jeżeli popatrzycie sobie jeszcze raz na tą animację, o, ja może ją tak zatrzymam, to będzie długość boku tego prostokąta, tak? Czyli to jest ta wysokość, o której, która jest niezbędna do liczenia objętości w tym zadaniu, tak? Teraz poproszę Patryka, żeby wrócił do tego widoku poprzedniego, bo wy widzicie miejsce obliczenia, ja niestety go nie mam w tej wersji. Więc wracamy do tego takiego płaskiego rysunku, jak był na arkuszu egzaminacyjnym. Dobra. Czyli posłuchajcie, to co przed chwilą zauważyliśmy, to to, że to jest wysokość tego tej bryły, tak? Natomiast to jest trójkąt równoboczny, dlatego, że to jest ostrostu prawidłowy, czyli jego wszystkie boki... Grania stosu prawidłowe. Tak, grania stosu, tak, już mi się myli, tak? Trzeba uważać, jakoś zadania o ostrosłupach mi kiepsko idą. Też się pomyliłem dzisiaj. Drugi raz, tak? Dobrze. Posłuchajcie, my wiemy, że pole tego jest 24 pierwiastki z trzech, pole tego jest 16 pierwiastków z trzech, tak? Nie znamy długości żadnego boku, chcielibyśmy długość wysokości obliczyć, tak? No bo krawędź podstawy nam nie jest niezbędna, my znamy pole podstawy. Ale okazuje się, że ona będzie niezbędna, żeby obliczyć tą wysokość, więc ja to obliczę. Czyli 16 pierwiastków z trzech to jest pole podstawy, tak? To jest trójkąt równoboczny, mamy specjalny wzór na trójkąt równoboczny, jego pole się wyraża wzorem a kwadrat pierwiastków z trzech. Dostaliśmy pytanie, czy... Zaraz, to się do niego odniesiemy. Tak, to jest ważne pytanie, ale ja skończę i tak, niestety to jest bardzo ważne pytanie, chciałabym się do niego odnieść. Słuchajcie, ja nie znoszę takich pierwiastków z trzech i od razu to skreślę. Dzielę obie strony przez pierwiastek z trzech, tak? Teraz nie wiem, tylko do właściwego koloru wrócę. I mnożymy obie strony przez 4. Czyli tu mamy 16 razy 4. To jest a kwadrat. Czyli 64 to jest a kwadrat. Czyli a to jest liczba, którą warto pamiętać, to jest 8. Czyli krawędź podstawy tej bryły to jest 8. Żeby obliczyć wysokość, musimy wykorzystać tą daną, tak? Czyli my wiemy, że pole tego prostokąta to jest 24 pierwiastki z 3. Czyli 24 pierwiastki z 3 to jest h razy a, bo pole prostokąta liczymy mnożąc dwa boki, tak? Czyli 24 pierwiastki z 3 to jest to samo, co h razy 8. Możemy podzielić obie strony przez 8. Mamy tam 3 pierwiastki z 3 i to jest wysokość tej bryły. Tak? I teraz liczymy objętość. Objętość to jest objętość grania słupa, czyli to jest pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy nie musimy liczyć po raz drugi, bo je znamy. To jest 16 pierwiastków z 3. A wysokość to będą 3 pierwiastki z 3. I teraz tak. Najprościej jest to zrobić w ten sposób, że mnożymy. Liczba razy liczba i pierwiastek razy pierwiastek. Te dwie liczby dają nam razem 48. A, już widzę, że Patryk tam się wyglądał. Zaraz wejdę na... wyjdę poza ekran pisania. I tu jest 3, bo pierwiastek razy pierwiastek z 3 to będzie... Pierwiastek do kwadratu, czyli 3. Pierwiastek się z potęgą likwiduje razem, jeżeli są tego samego stopnia. I to jest 48 razy 3. To jest 144. Ja tą liczbę pamiętam. Może pod kreską, a może też zauważyć, to jest 50 razy 3 bez 6, tak? Dobra, teraz odniosę się do ważnego pytania, które się pojawiło. Czy
Tylko ja pomyliłem ostrosłup z greniastosłupem. Przez co źle obliczyłem objętość. Jeżeli policzyłem pole podstawy oraz pole boczne, to będzie dobrze. Posłuchajcie, to zadanie było za 4 punkty, tak? Ja nie znam klucza, ja nie wiem, jak ten klucz będzie wyglądał, tak? Ale to, co mogę wam powiedzieć, to to, że moim zdaniem, tak? Duże prawdopodobieństwo, że za to dostaniecie 1 punkt. Za samo obliczenie krawędzi podstawy. Czyli tutaj, jak nie, pomyliście z ostrosłupem, to jeszcze nieźle, tak? Jeżeli obliczyliście H, jest szansa, że otrzymacie 2 punkt, tak? Czyli jeżeli obliczycie długość tego boku, tak? Natomiast nie liczyłabym w sytuacji, kiedy potraktuje się tego ostrosłup na więcej niż 2 punkty, tak? Być może to będzie tylko 1. Zależy od tego, czy obliczyliście długość tego odcinka po drodze, tak? Bo rozumiem, że to było traktowane jako podstawa wtedy. Ojejku, to bardzo dziwne rozwiązanie, tak? Niestety to jest tak zwany błąd rzeczowy, tak? Jeżeli źle zrozumiecie treść zadania, rozwiążecie inne zadanie de facto, to dostajecie punkty tylko za te elementy, które były wspólne dla obu zadań, tak? Czyli myślę, że to, ten punkt na pewno i ten punkt być może, tak? Ale na 3 punkty już bym nie liczyła, naprawdę. Niestety. No to pomylenie ostrosłupa z greniastosłupem jest poważnym błędem. I policzyłem pole podstawy, razy pole boczne. Jeżeli pomnożyliście pole podstawy razy pole boczne, nie licząc długości żadnej krawędzi, to nie liczyłabym na żaden punkt, niestety. Chyba, że wcześniej obliczyliście to jest szansa na ten 1 punkt. No, bo jeżeli coś zrobiliście w kierunku dobrego rozwiązania, to jakieś punkty wam się należą. I tutaj przydaje się również zapamiętanie jednostek, bo jeśli policzyłaś pole podstawy razy pole powierzchni nożnej, bo jest, a jeśli policzyłam, tak? Okay. Do naszej słuchaczki teraz chcę powiedzieć bezpośrednio, to dostałabyś wtedy jednostkę centymetry do potęgi 4, a nie do potęgi 3 jako objętość. Tu jednostki się przydają i zauważyłabyś, że coś jest nie tak. Tak. Jednostki mogą się przydać na przykład do kontroli tego, czy my dobrze liczymy, no i żeby nie zrobić różnego. Więc posłuchajcie. Nasze webinar się zbliża już do końca, ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do rozwiązań, zwłaszcza tych ostatnich zadań, to zachęcamy, żebyście je teraz zadali i postaramy się jeszcze na nie odpowiedzieć. No jak już więcej zadań dla was nie mamy. Oczywiście, tylko tyle CK przygotowało dzisiaj. Tylko tyle, albo aż tyle. Aż tyle, to zależy. Od punktu widzenia. No tak. No cóż, wydaje mi się, że też było sporo tych pytań. Bardzo dziękujemy, że przede wszystkim też zwróciliście uwagę, że coś tam było nie tak. Tak, to jest bardzo, bardzo czujni, że jesteście i tak nie wprowadziliśmy w błąd połowy słuchaczy. Tak. Dobrze, to w takim razie myślę, że... Ósmoklasistów zapraszamy jeszcze na omówienie egzaminu ósmoklasisty, który będzie 16 kwietnia, tak samo o godzinie 18 po egzaminie ósmoklasisty. To już może uruchomię przejście, żeby było widać tak. I mnie, i ciebie. Ha. Bo tutaj taki głos zza kurtyny. Nie chcę być anonimowy. Dobra. Wiecie, z kim rozmawiacie. Otóż zapraszamy was również 16 kwietnia na kolejny nasz webinar, który będzie omówieniem egzaminu ósmoklasisty. I mamy nadzieję, że uda wam się go jak najlepiej zdać. Mówimy to głównie do ósmoklasistów, jeżeli nie widzieliście naszego poprzedniego filmu, to zachęcamy, żeby przed egzaminem się z nim jeszcze zapoznać. Jest jeszcze czas, tak? Były pytania o zadania na dowodzenie. Mamy całą serię filmów o zadaniach na dowodzenie. A właśnie. Zadania na dowodzenie z geometrii. Więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze... Jeśli ktoś chciałby sobie je obejrzeć, przejrzeć, to zapraszamy na nasz kanał Pistacja Matematyka na YouTubie oraz na naszą stronę Pistacja. Posłuchajcie, to się pojawiało, czy układ współrzędnych jest na teście ósmoklasisty. Mi się wydaje, że jest, ale musiałabym to szczerze mówiąc sprawdzić. Tak tutaj na 100% wam nie odpowiem. Moim zdaniem jest, byłam przekonana, że jest, tak? No ale tutaj trzeba by zajrzeć do podstawy programowej i sprawdzić. Moim zdaniem jest. Wiem, że jest w podręcznikach na pewno. Jeszcze w 7 klasie. Albo 8 przed egzaminem umieszczony. Ale rzeczywiście jest to coś, co musiałabym sprawdzić. I teraz nie jestem w stanie na 100% tego powiedzieć. No cóż, to wyczerpuje chyba pytanie na to odpowiedź. Ale funkcji na pewno nie ma. Okej, ale funkcji nie ma. To chociaż tyle dobrego. Otóż słuchajcie, na streamie teraz odpowiadał wam na komentarze Andrzej, nasz tak. Osoba, która stoi tutaj kompletnie już za kurtyny, nawet się nie odzywa, ale
rozmawia z wami na bieżąco przez cały czas, za co też mu dziękujemy, że nam tutaj pomaga i odpowiada również na wasze komentarze. Bo byśmy się nie rozwoili. Trudno było nam prowadzić jednocześnie i czytać, co do nas piszecie. No, sami widzicie, że czasami niekiedy mamy delikatne potknięcia, delikatne problemy techniczne, ale robimy coraz większe postępy i przede wszystkim robimy to dla was. Robimy to dlatego, żebyście wy zdali jak najlepiej, żeby poziom waszej wiedzy, edukacji był jak największy. No i żebyśmy teraz tutaj rozwijaliśmy też wasze wątpliwości, tak? Oczywiście. Więc mamy nadzieję, że udało nam się na te pytania niektóre związane z zadaniem dowodowym odpowiedzieć. Więc ten film się pojawi później na YouTubie opublikowany, więc będziecie mogli sobie powtórzyć. Będziecie również komentować pod nim, co wam się podobało, co chcielibyście, żeby się pojawiło w kolejnych webinarach, co możemy zmienić, bo my robimy to dla was i chcemy to zrobić w takiej formie, żeby to wam wyglądało jak najlepiej. Więc zachęcamy również do konstruktywnej krytyki. Chcecie nas skrytykować, to zróbcie to w sposób konstruktywny, a my weźmiemy to pod uwagę przy naszym... Albo listy życzeń. A listy życzeń też. Może być pochwała, ale... Darujmy sobie hejt może. I zdaję sobie sprawę, że trochę czasu nam zajęły te rozwiązania, więc też wiem, jakiś zgrywus mógłby napisać, że o, 2 godziny, ale tutaj tłumaczymy bardzo dokładnie i szczegółowo. Zosia rozwiązała ten test w 10 minut, jak dzisiaj przyszła do biura. Więc tak, dla niej to jest nic trudnego. Więc tak, przede wszystkim też polubcie nas na Facebooku, polubcie nas, może tutaj na streamie nas polubcie, chociaż to trochę dziwnie brzmi, ale tak, mam nadzieję, że nawiążemy jakąś taką fajną, przyjacielską, koleżeńską relację. Zapraszamy również tak do polubienia naszego Facebooka i strony Pistacja TV. No już nie będziemy już przetrzymywać, bo już ponad 2 godziny, tak? Koniec tego gadania. Gimnie zajęciom życzymy powodzenia na jutrzejszym egzaminie z angielskiego. Albo z innego języka obcego, bo oczywiście nie wszyscy angielski piszą, a ósmoklasistom powodzenia na egzaminach. Trzymamy kciuki. Mocno tak, trzymamy kciuki. Dobra, cześć!